I can see new faces. Widzę nowe twarze dzisiaj. Anybody's coming for the first time? Kto jest dzisiaj po raz pierwszy? Oh, wow. Any idea what are you doing here? Czy macie jakąś koncepcję, po co tu jesteście? Why is it that you came to this talk? Po co przyszliście na to spotkanie? Really no idea? Nic, żadnych pomysłów? Somebody invited you, you read a poster or czy ktoś was zaprosił? On the website or something. Czy przeczytaliście na plakacie, czy znaleźliście informacje w internecie? I'm just curious. Jestem po prostu ciekawy. Yeah, it's to see where to start. It's difficult for me to give lectures about this subject. Jest mi bardzo trudno rozpocząć wykład na ten temat. It normally comes spontaneously when it is alive and somebody asks a question interested in the subject and then something may show up. Zwykle to się dzieje spontanicznie, jeśli ktoś przychodzi i zadaje pytanie i wtedy temat się po prostu pojawia. Please. Zapraszamy. I always speak about the same thing and when I listen to myself I find it to be very clear but never know how to do it. So zawsze mówię o tym samym i kiedy słucham siebie, to wydaje mi się, że to jest bardzo jasne i klarowne. I always do it, but I don't know how to do it. Honestly, I'm that serious. Ale nigdy tak naprawdę nie wiem, jak się za to zabrać. Because it's too simple to be spoken, actually. Bo to jest tak naprawdę zbyt proste, żeby o tym mówić. It's silly to speak about it. Właściwie głupie, żeby o tym mówić. See? Life is a... Honestly, it's kind of a ridiculous event that is just happening. Życie to jest takie śmieszne wydarzenie, które po prostu się dzieje. And perhaps out of all the ridiculous events that happen in life, this morning must be the biggest one. I być może ze wszystkich śmiesznych wydarzeń w życiu, jakie się wydarzają, to dzisiejsze jest być może najśmieszniejsze. It is. It is. Naprawdę. It is. Hmm? It is no thing, telling to no thing, that there is no one. To jest mowa o niczym, o nikim. It is myself talking to myself. To jestem ja mówiący do samego siebie. Telling to myself that there is no self. Mówiący do samego siebie, ale nie ma czegoś takiego jak ja. That there is no individual self. Bo nie ma jednostkowego ja. That there is no individual soul. Nie ma indywidualnej duszy. That there is no person. Nie ma osoby. That there is no I. Nie ma ja. There is no me. Nie ma mnie. There is no you. Nie ma ciebie. And all there is this moment. Wszystko co istnieje to jest tylko ta chwila obecna. All there is this moment exactly as it is. Wszystko to jest tylko ta chwila obecna taka jaką ona jest. Plus the awareness or consciousness of it, awareness of it. Plus świadomość tej chwili. And the awareness of it, the consciousness of it and it are one and the same, they are not separate. I świadomość tej chwili i ta chwila są jednym i tym samym, nie są czymś odrębnym, rozdzielnym. That is to say that there is no subject, there is no object. Chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak podmiot i czegoś takiego jak obiekt. Then who is conscious of what? Who is experiencing what? I kto jest świadomy czego? Kto doświadcza czego? That is what may happen today. It may not happen. That's also okay. To jest to, co może się dzisiaj wydarzyć, ale również może się nie wydarzyć i to również jest okej. Okay. To również this jest not w porządku. The classroom, I'm not the teacher, thanks God. To nie jest klasa. Ja nie jestem na szczęście nauczycielem. You are not under an exam. A wy nie jesteście poddawani egzaminowi. You don't have to pass the test. Nie musicie z niczego zdać. Because there is no you who is going to pass the test. Ponieważ nie ma was, którzy musielibyście zdać jakiś test. This you, which is an idea, is a thought based in identity with the body, may or may not disappear.
this morning. Ta idea was, która jest oparta na identyfikowaniu się z ciałem, może dzisiaj zniknąć, być może dzisiaj zniknie. Which is what creates an imaginary sense of separate, independent existence. I to tworzy wyimaginowane poczucie odrębnej, niezależnej egzystencji. If that happens, jeśli się to stanie, you may experience something like this. Być może czegoś doświadczycie. There's a funny name for that. Jest na to pewna śmieszna nazwa. Condition is called awakening. Warunek, który jest nazywany przebudzeniem. A very silly name called enlightenment. Bardzo głupia nazwa, oświecenie. You have all the right not to be there. Macie wszelkie prawo, żeby tu nie być. Actually, it's nice to see in reality how many of you are not there. Tak naprawdę w rzeczywistości jest bardzo miło zobaczyć, jak wielu z was tu nie ma. Okay, let's go with the serious part of the talk. Dobra, zabierajmy się za poważną część tego spotkania. Proszę powiedz, jak doświadczyć nieba na ziemi? Please tell me how to experience heaven on earth. A? Can you tell? Jak utrzymać to doświadczenie na dłużej? And how to keep this experience for a longer time? Nie chodzi mi o takie chwilowe przebudzenie, tylko trwałe oświecenie. And I don't mean momentary enlightenment, I mean permanent enlightenment. Na stałe, już na zawsze. Forever. Non-stop enlightenment. Takie niekończące się oświecenie. I know, that's a very honest question, I like it very much. To jest bardzo uczciwe pytanie, bardzo mi się podoba. Jesteśmy połączeni z Bogiem. We are connected to God. Oh, we have to start slowing down now. Musimy troszkę zwolnić. Jesteśmy jednią z całym wszechświatem. We are one with the whole universe. Go on. Dobra, kontynuuj. Jesteśmy jednością z wszelkim życiem. We are one with all life. Mm-hmm. Can I ask you a question? Czy mogę zadać ci pytanie? Who is we? Kto jest kto to jest my? Who is connected and who is disconnected? Kto jest połączony, a kto nie jest połączony? Honestly, let's have a look. Tak, przyjrzyjmy się temu. Let's switch on the light. Zapalmy światło. And see who is the who. I zobaczmy, kto jest kim. If you say I am disconnected. Jeśli mówimy, że jesteśmy rozłączeni, That is ego talk. To mówi ego. If you say I am connected. Jeśli mówi jestem połączony. That's also ego talk. To również ego mówi. See? Because it's the same I. Bo to jest to samo ja. If you say I am not enlightened. Mówi nam nie jestem oświecony. That's ego talk. To mówi ego. If you say I am enlightened. Jeśli mówisz jestem oświecony. This is the maximum expression of the ego talk. To jest maksymalne wyrażenie się mowy ego, mowy ego. If I am separate from God or I am one with God, it means exactly the same. I jeśli mówimy, że jestem odseparowany od Boga albo jestem jednością z Bogiem, to jest to jedno i to samo. The one that is experiencing duality and now is experiencing oneness. To ten, który doświadcza dualności i który doświadcza jedności. Eternally. Wewnętrznie. Is ego talk. To jest ego, które mówi. His ego talk means it's a talk that still is based with identity with something which creates the experiencer of duality, non-duality, separation, unity, heaven, hell, earth, whatever you like to call it. A to oznacza, że to jest oparte na identyfikacji się z czymś, co tworzy osobę doświadczającą nieba, piekła, dualności, niedualności i tak dalej. So you must recognize
Your identity with this voice. Musimy rozpoznać utożsamienie się z tym głosem. You must recognize that you believe that you are this thought. Musisz rozpoznać, że wierzysz, że jesteś tą myślą. And when you recognize this thought, a kiedy tą myśl rozpoznasz, as a thought, jako myśl, when the mind is no longer myself, it may be what I think. It doesn't really matter what I think. I can think whatever I want, but I am not what I think. Kiedy umysł nie jest już dłużej tym, czym myślę, ja mogę myśleć cokolwiek, to nie ma znaczenia. Then your identity with it collapses. Wtedy twoje utożsamianie się z tym upada, znika. And then you straightforward are not even in heaven, you are heaven. I wtedy już nie wchodzisz nawet do nieba, jesteś po prostu niebem. There is no you that is going to experience heaven. You are heaven itself. Nie ma ciebie, która doświadczasz nieba, tylko ty sama jesteś niebem. Because heaven is a peaceful place. Bo niebo to jest miejsce spokoju. Where everything is okay. Gdzie wszystko jest w porządku. And you are that place. I ty jesteś właśnie tym miejscem. You are that space in essence. Ty w swojej esencji jesteś tą przestrzenią. You are peace. Ty jesteś spokojem. You are heaven. Ty jesteś niebem. And this is earth. A to jest ziemia. Because this is earth. To jest ziemia. This is the world. To jest świat. So you are heaven. Ty jesteś niebem. On earth. Na ziemi. See, you are the peace that is living on earth. Jesteś spokojem, który żyje, który mieszka na ziemi. Yes, there is no identity with this. Kiedy nie ma utożsamienia się z tym. That doesn't mean absence of experiencing of this. Ale to nie znaczy, że nie ma doświadczania tego. On the contrary, full experiencing of this in absolute complete state of peace. Przeciwnie, jest pełne, absolutne doświadczanie tego w stanie całkowitego spokoju. This is the experience of enlightenment. I to jest właśnie doświadczenie oświecenia. If it is an experience. Jeśli to w ogóle jest doświadczenie. Because it's not a particular experience, it's just experience of this moment as it is in peace. Bo to nie jest konkretne doświadczenie, to jest doświadczenie tej chwili, tego momentu, jak, taka jaka ona jest w spokoju. It's not even about this laughter that comes out of understanding, that comes together with experiencing direct recognition of this. It's just the laughter of recognition of the silliness of these cosmic whoops. To nawet nie chodzi o ten śmiech, który się pojawia w momencie rozpoznania. To jest ten śmiech, który pojawia się w momencie, kiedy jest to kosmiczne, jak ja to nazywam, kosmiczne whoops. But there is no such thing as an experience of enlightenment. Ale nie ma czegoś takiego jak doświadczenie oświecenia. Because there is no experiencer. Bo nie ma osoby doświadczającej. Of enlightenment. Osoby doświadczającej oświecenia. Well, one can say that enlightenment is the experience of the absence of the experiencer. Możemy powiedzieć, że oświecenie to jest doświadczenie nieobecności doświadczającego. There is no experiencer, there is only experiencing. Ale jeśli nie ma doświadczenia, doświadczającego, to nie ma doświadczenia. Experiencing means experiencer, experienced, and experiencing all together as a single mass, an indivisible unit, which is consciousness. Doświadczający, jeśli jest doświadczenie, doświadczający i doświadczenie są jednym, to oznacza jedność w jednej jakiejś jednostce, która jest świadomością. See? Yeah. So you must definitely, the only thing that, this is not something that, the question is how can I be there, no? Więc pytanie jest, jak ja mogę być tutaj? How means method? How means practice? Jak to znaczy jakaś metoda, jakaś praktyka? Fortunately, there is none. Na szczęście nie ma żadnej. See? Because practice again requires the presence of the practicer. Ponieważ praktyka znowu wymaga obecności osoby praktykującej. What you're going to do is simply allow your body, your mind, your feelings, sense perception, energy, whatever it is that you are experiencing, to allow it to be exactly as it is. Chodzi o to, żeby pozwolić swojemu ciału, swoim doświadczeniom, swojej obserwacji być dokładnie takimi, jakimi są. Whether it's anger or fear or joy or laziness or
Niezależnie od tego, czy to jest strach, czy to jest gniew, czy to jest lenistwo, tension or czy napięcie, laziness, sleep, whatever it is that is happening, just leave it alone. Po prostu wszystko, co się dzieje, po prostu to zostaw w spokoju. Leave what you call yourself alone and your identity with it disappears. Zostaw to, co nazywasz sobą, w spokoju i wtedy twoje utożsamianie się z tym zniknie. And this is paradise. I to jest właśnie raj. Because the sense of separation between you and what you experience disappears. Ponieważ poczucie odrębności, rozdzielenia między tobą a tym, czego doświadczasz, znika. Straightforward to heaven, no? Prosto do nieba. See, faster than a blink of an eye. Szybciej niż mgnienie oka. When you blink, open your eyes again, you're already there. Kiedy otworzysz oczy ponownie, już cię tam nie ma. Even not even know how did you. Nawet nie wiesz, jak to się dzieje. See? Because there is no conflict. Ponieważ nie ma już konfliktu. In heaven there is no conflict. W niebie nie ma konfliktów. See, in paradise are no problems. W raju nie ma żadnych problemów. In paradise everything is okay. W raju wszystko jest okay, wszystko jest w porządku. Beginning with what you call yourself is perfectly right as it is. Zaczynamy od tego, co nazywamy sobą i to jest jak najzupełniej w porządku. If one is perfect as it is, with its big nose, big ears. Wszystko jest idealne, jeśli mamy duże uszy, duży nos, wszystko jest idealne. Dressing up like a 7-year-old boy. Czuję się, jakbym był 7-letnim chłopcem. See? It's perfectly right. To jest wszystko jak najbardziej w porządku. It's called also to love. To nazywamy również miłością, kochaniem. The scripture says that love dissolves the ego, which is the sense of separation. Mówimy, że miłość rozpuszcza ego, czyli poczucie rozdzielenia. I no longer call ego. Już nie nazywamy tego ego. Somebody. Kimś. See, I say ego talk. I don't say ego talking. Mówię, że to jest rozmowa ego, a nie że ego mówi. Because it's only a sense of separateness. Bo to jest tylko pewne poczucie rozdzielenia. It's only an idea. It's not somebody. To nie jest ktoś. To jest tylko pewna idea. There's nobody there. Nikogo tam nie ma, nikogo tu nie ma. Many teachers say, oh, the ego wants to get rid of the ego, the only one that has a conflict with the ego is the ego. Wielu nauczycieli mówi, że to ego chce się pozbyć ego, że to, kto, ten, kto jest w konflikcie z ego, to jest samo ego. But the ego disappears. Ale ego znika. The sense of separateness disappears. Znika poczucie odrębności, rozdzielenia. Well, if it ever existed. Jeśli w ogóle kiedykolwiek istniało. If it existed, it could disappear. Jeśli istniało, to mogło zniknąć. This is what the sages always said, look for the ego and you realize that it's not even there. To jest to, co zawsze mówią mędrcy, poszukaj swojego ego i zdasz sobie sprawę, że tego ego nie ma. Look for the one that feels separate. Poszukaj tego, który czuje się odrębnym, rozdzielnym. Look for the I. Szukaj ja. And you find none. Nie możemy znaleźć żadnego ja. The mind stays, the mind remains. Umysł cały czas tu jest, umysł pozostaje. The capacity to think. Zdolność myślenia and to express oneself in the form of abstraction, thoughts. I zdolność wyrażenia siebie w formie abstrakcji, w formie myśli. We don't bark. Nie szczekamy. We don't whistle. Nie świszczymy. Nie. Sometimes we do. Czasami owszem. we speak, we talk. My mówimy, rozmawiamy. It became our main form of expression. I to jest nasza, to się stało naszą podstawową formą ekspresji. There are other, but
Są również inne, ale to jest podstawowa. In a form of idea. To jest, to jest pewna forma idei, koncepcji. That remains. I to pozostaje. See, thought remains, but the thinker. Pozostaje myśl, ale myślący. As a individual entity, that is the one that is thinking the thought, producing the thought, doing, etc., feeling the feelings. That the idea disappears. Myślący jako jednostka odrębna, która produkuje myśli, która robi to, co robi, to znika. Yeah. Absolutely nothing. Do absolutely nothing. Nic nie rób, całkowicie, absolutnie nic nie rób. Sit down, relax and po prostu usiądź, rozluźnij się. Leave alone what happens outside. I zostaw w spokoju to, co dzieje się na zewnątrz. Leave alone what happens inside. Zostaw też w spokoju to, co dzieje się wewnątrz. Leave alone what happens in here. Zostaw w spokoju to, co dzieje się tu w głowie. And then you will find that what you are in essence is the one that leaves everything alone. I wtedy zobaczysz, że wtedy odkryjesz, że ten, który wszystko, że w swojej esencji jesteś tym, który zostawia wszystko na boku, w spokoju. The only thing that you need to know is that you are the one that you need to know. Musisz jedyną rzeczą, którą musisz wiedzieć, to jest to, że jesteś tą osobą, która musi wiedzieć. As simple as that. To jest takie proste. I don't know how to make it complicated. Nie wiem, jak można by to było skomplikować. Some people do it. Niektórzy to robią. With the whole spiritual kit. Z całym tym zestawem duchowym. With the whole tantra, yantra, mantra, kundalini, ze wszystkimi tantrami, mantrami, kundalini i tak dalej. Reiki, feng shui. Therapy, music. Muzyką, terapiami, dancing, tańcem. Spiritual entertainment. To jest taka duchowa rozrywka. It's literally a distraction. Dosłownie to jest odsunięcie naszych myśli. Rozproszenie nas to jest. O. Right? Are you following? Czy nadążacie za mną? So your identity with the body collapses forever, then you are in heaven forever. A więc wtedy, kiedy twoje utożsamienie się z ciałem na zawsze zniknie, upadnie, wtedy na zawsze będziesz w niebie. You will not reincarnate. Już się nie reinkarnujesz. Which means who reincarnates doesn't come back. To znaczy, że osoba, która się inkarnuje, już nie powraca. Because it's an idea, it's a thought. Bo to jest pewna idea, pewna myśl. What reincarnates is the I am the body idea. Bo to, co się reinkarnuje, to jest ta idea, ja jestem ciałem. So if reincarnation is an idea, if the one that reincarnates is an idea. Jeśli reinkarnacja jest koncepcją i ten, który się reinkarnuje, jest koncepcją. Then reincarnation. Wtedy reinkarnacja. Karma. Destiny. Przeznaczenie. Free will. Wolna wola. Etc. I tak dalej. Doesn't exist. Nie istnieją. Because the one that is going to experience that or exercise that doesn't exist. Bo ten, który tego doświadcza, który to wyraża, który jest doświadczającym, nie istnieje. See? It is all an idea, it is all a concept, it is all an illusion. To wszystko jest tylko ideą, tylko koncepcją, tylko iluzją. End of the quote. I kończymy cytat. All what you experience in the body as your positive emotions and negative emotions are all mind-made. Wszystko, czego doświadczamy w ciele, czy to nasze negatywne, czy pozytywne emocje, wszystkie są stworzone przez umysł. All are completely and absolutely hallucinated. One wszystkie są całkowicie halucynacjami. All your, oh, this is great. O, to jest takie wspaniałe. Has nothing to do with the fact, with nie the ma nic wspólnego z faktem, with the actual experiencing. Z doświadczeniem faktycznym. You, when Mr. Excitement disappeared, kiedy znika pan podekscytowanie, it swings from Mr. Excitement or Mrs. whatever. To może być pan, może być pani. You go from all the time is from excitement to
from pleasantness to unpleasantness, happy and unhappy. I zawsze jest takie kołysanie się między tym, między nieprzyjemnością a przyjemnością, między szczęściem a nieszczęściem. And all this is based upon likes and dislikes. I to jest wszystko oparte na tym, co lubimy i to i tym, czego nie lubimy. Even the I love you is not I love you, it's I like you or I want you. I tak naprawdę nawet wyrażenie ja cię kocham, to nie znaczy ja cię kocham, tylko ja cię lubię, ja cię pragnę. But you cannot say I love you because there is no I and you. Ale nie możesz powiedzieć ja cię kocham, bo nie ma czegoś takiego jak ja i nie ma czegoś takiego jak ty. Well, I can say that there is only love. Mogę powiedzieć, że jest tylko miłość. But there is no I and you, so I cannot say I love you. Ale nie ma mnie, nie ma ciebie, więc nie mogę powiedzieć ja ciebie kocham. I can only experience love, which is the power that is running this universe. It's not an emotion, romantic feeling. Mogę tylko powiedzieć, że jest miłość, która napędza ten wszechświat, ale to nie jest żadne romantyczne uczucie. And you feel it. And? And you feel it, and that's it. I po prostu je czujesz i tyle, odczuwasz je. It's not towards somebody in particular. To nie jest skierowane ku komuś konkretnemu. If you love, you love whatever it is around you. Jeśli kochasz, to po prostu kochasz wszystko, co jest naokoło ciebie. Means that there is no conflict with anything that is around you. I to znaczy, że nie ma wtedy żadnego konfliktu z tym, co jest wokół ciebie. Nothing wrong with the physical attraction and temperament and this all this chemistry thing that happens, hormonal reactions that pff, nie ma nic złego w fizycznej atrakcji, w tych wszystkich hormonalnych sprawach, które się wydarzają. And you end in the church. I kończysz, znajdujesz się w kościele. A whole bunch of hormones getting me, ta, 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 i wszystkie ta, 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 ta. Hormony doprowadzają do tego momentu. It's just like that. Tak po prostu jest. See, from heaven to hell and God and marriage and society and culture and tradition and religion, like, all that is only a whole bunch of thoughts. To wszystko od Boga do religii, do kościoła, do społeczeństwa, wszystkie te rzeczy to są tylko idee. To jest pewien zbiór idei, koncepcji. The whole system. Cały system. That we believe in. W który wierzymy. Is a thought. Jest myślą. It's only an idea. Jest tylko ideą. I'm not saying that you are with somebody, there is a true feeling, a real connection and respect and love, whatever you like to call it, you know? Nie mówię, że nie jesteś kimś, kto ma respekt, kto ma miłość i tak dalej, jakkolwiek to nazwiemy. Nothing wrong with that. It has to happen, otherwise human species will disappear. Nie ma w tym nic złego. Musi to się wydarzyć, ponieważ w przeciwnym razie nasz gatunek by zniknął. But everything else is just a thought. Ale wszystko inne jest tylko myślą. Apart from the experience of this moment, exactly as it is, everything else is a thought. Oprócz doświadczenia tej chwili obecnej, takiej dokładnie jaka ona jest, wszystko inne jest myślą. I'm saying that because even after awakening, you still appreciate, you still recognize beauty and ugliness. Mówię o tym, ponieważ nawet po doświadczeniu oświecenia wciąż rozpoznajesz i doceniasz piękno i brzydotę. Pleasantness and unpleasantness. To, co jest przyjemne i to, co jest nieprzyjemne. You still are walking in a place close to the toilet, and when it stinks, you're going to react. I w dalszym ciągu, jeśli pójdziesz do toalety i tam śmierdzi, to będzie reakcja na to. And if you find your way out, or jeśli znajdziesz wyjście. But there will be no such an emotional reaction. Ale nie będzie na to już takiej emocjonalnej reakcji. You can say, oh wow, what a nice tree. Mogę powiedzieć, wow, jakie piękne drzewko. See? Where did you get it? Oh, fantastic. Oh, I get one tomorrow. Fantastyczne. See? So in this moment, all this what you're experiencing has nothing to do with the blooming tree. It's all because of your mental reaction. It's stimulating your brain and you have a hormonal release and then this is what you call happiness or your experience. W tym momencie to, czego doświadczasz, nie ma nic wspólnego z mentalnymi reakcjami. To jest po prostu doświadczanie tego, czego doświadczasz. A whole bunch of hormones going bananas. I cała grupa hormonów zaczyna szaleć. There's a whole chemistry reaction in the body that you call happiness or unhappiness has nothing to do with real joy. I to jest taka chemiczna reakcja w organizmie, którą nazywamy radością bądź bycia nieszczęśliwym. To nie ma nic wspólnego z doświadczeniem. Real joy. Z prawdziwą radością. Real joy is not because of
Bo prawdziwa radość nie jest oparta na jakiejś przyczynie. Real happiness is not I'm happy because something. Prawdziwe szczęście nie jest prawdziwym szczęściem, ponieważ coś. On the contrary, you are so happy because of nothing. Wręcz przeciwnie, jesteśmy tacy szczęśliwi ze względu na nic. Because nothing is here. Bo tutaj jest nic, tu nie ma nic. And it doesn't create any hormonal imbalance, on the contrary, brings. I to nie powoduje żadnego hormonalnego, żadnej hormonalnej nierównowagi. Przeciwnie, powoduje równowagę. If the body is physically terribly damaged by your brain activity, unconscious brain activity for some time, well, it's okay, but you will not bother about that neither. Jeśli twoje ciało jest zniszczone przez dłuższą działalność, dłuższą aktywność mentalną, okej, ale nie będziesz się już tym przejmować. It won't be a problem. Nie będzie to już problemem. So now you know what is it that you are not going to do to go to heaven. I teraz już wiesz, co należy zrobić, żeby pójść do nieba. You cannot go to. You are there as that. Już nie możesz pójść do nieba, bo ty już w nim jesteś. Yeah, that's it. I to wszystko. And I will repeat the same thing for another 2 hours. I przez następne 2 godziny będę powtarzał dokładnie to samo. Yeah, maybe in different ways. Może w jakiś inny sposób. So you have to experience all that. A więc musisz tego wszystkiego doświadczyć. So you can recognize why is it that you are happy and unhappy. Musisz rozpoznać, co to jest, dlaczego jesteś szczęśliwa bądź nieszczęśliwa. See? Then your boyfriend has to be away for some time so you can freak out and feel jealous and insecure. Wtedy na przykład twój chłopak musi być pozostawać gdzieś daleko od ciebie przez pewien czas, żebyś się zaczęła denerwować i czuć zazdrość, zastanawiać się, co się dzieje. And lonely, and sad, and depressed. Pojawia się wtedy samotność, smutek, depresja. And stressed. I stres. So you can see why is it that you're stressed. I wtedy widzisz, rozumiesz, dlaczego jesteś w stresie. Or jealous, or insecure, or preoccupied, or angry, or whatever. Albo dlaczego jesteś zazdrosna, dlaczego czymś się zajmujesz, dlaczego jesteś zła i tak dalej. All because I think I am this. To wszystko dlatego, że ja myślę, że jestem tym. And that my peace depends upon what I have experienced through this. I że mój spokój zależy od tego, co doświadczam przez moje ciało. That my peace, my self depends upon experiences. Experiences. My peace depends upon experiences. Mój spokój zależy od doświadczeń. Because I made this an experience. Ponieważ sprawiłem, że to ciało stało się doświadczającym. And it is the experienced. I to jest to, co jest doświadczane. You are just the experiencing, not experiencer. Jesteś po prostu doświadczaniem, a nie doświadczającym. And also you have to experience your pride and your confidence and your. Musisz również doświadczyć pewności siebie, dumy. And your coolness. Your takiej takiego fajnego uczucia. It's kind of a mood. To jest pewien rodzaj nastroju. The body is a sensation, it's a feeling. To jest pewne uczucie. And without body, bez ciała, you will not feel any of that stuff. Niczego, żadnych takich odczuć byś nie miała. So all this is mind. To jest wszystko. Touch the brain. To jest wszystko umysł, który torturuje mózg. Experiencing the body. Doświadczenie ciała. That you call me. Które nazywasz mną. And there is nothing there that you can possibly call yourself. I nie ma tak naprawdę niczego, co możesz nazwać sobą. You can never find yourself in an experience because they go on changing. Nigdy nie znajdziesz siebie w doświadczeniu, bo doświadczenia się zmieniają. This is why we freak out because our self gets lost. I dlatego się wkurzamy, jesteśmy wystraszeni, bo nasze ja znika, gubi every się. Every 3 seconds when the experience changes. Po każdych kilku sekundach, kiedy zmienia się doświadczenie. I want to put ourselves together, keep ourselves together. I chcemy trzymać się razem, trzymać się w kupie, jako jedno. This is me. To jestem ja. See? You can't. Ale nie możemy. Because all these moods and feelings and this is nature. Nature is subject to change. It has to change. Te wszystkie nastroje, te wszystkie uczucia, to jest natura, a natura się zmienia. Taka jest. It's organic.
To jest organiczne. The fact that it changes. To, że ona się zmienia. You don't change. My się nie zmieniamy. You are changeless. My jesteśmy niezmienni. We're always the same. Zawsze tacy sami. This is why you have this, otherwise you're going to get bored. I dlatego właśnie mamy to ciało, inaczej byśmy się zanudzili. Only experiencing nothingness. Doświadczamy tylko nicości. Then you create a somethingness. Wtedy tworzymy coś. See, where nothingness came somehow. See, ouch. I to, oh, nice. To wynika z tej nicości. See? Life is just an experience. Życie jest tylko doświadczeniem. But it's neither good nor bad nor. Ale to nie ono nie jest ani złe, ani dobre. It is. Ono po prostu jest. As it is. Jakim jest. Everything else is spiritual, blah blah blah. Wszystko inne to jest taka gadanina duchowa. Religious discourse. Religijny dyskurs. And God, and that's quite noisy. O Bogu, to jest strasznie hałaśliwe. Isn't that great? I think it's good news. Czy to nie jest wspaniałe? Ja myślę, że to jest świetna wiadomość. Anything else? Jeszcze coś? That's a heavenly smile. That's a heavenly smile. To jest niebo, kiedy się uśmiechasz. Then try to put yourself together back. Staraj się trzymać w kupie. Because we are blooming control freaks, we became control freaks. Ponieważ inaczej będziemy się stawać takimi dziwolągami, którzy ciągle potrzebują trzymać kontrolę. Yeah, so much control that we not even allow ourselves to be happy. Jest tyle kontroli, że nawet nie pozwalamy sobie być szczęśliwymi. That's not me. To nie jestem ja. Me something else. Ja coś innego. Whatever it is, experience that you like to call yourself. Cokolwiek to jest, czego doświadczamy, co chcemy nazwać sobą. That we like to call ourselves, because my nazywamy sobą, chcemy nazywać sobą. That means that there is no guru neither. To znaczy, że nie ma również czegoś takiego jak guru. There's no teacher at all. Nie ma żadnego nauczyciela w ogóle. Thanks God. Na szczęście, dzięki Bogu. Okay. Anybody else? Czy ktoś jeszcze chce coś zapytać? Anybody else left? Czy ktoś jeszcze pozostał? Come. I'd like to talk to you. Cool. Zapraszamy. Sweet. Yeah. Hi. Hi. Dzisiaj nie mam kartki. Today I have no paper with me. Ale trochę mam pomoc w telefonie. But I have some help in my mobile. Don't say anything, just feel it. Nie mów nic. Just feel it. Po prostu to poczuj. Nie mogę myśleć, kiedy tu jestem. I cannot think when I am here. I know. Wiem. No i dlatego napisałam to. Bo wiedziałam, że tego że nie będę w stanie nic powiedzieć. And that's why I wrote this down because I knew that I would not be able to say anything which has any sense.
Mogę? Yeah. Can I? God, okay. God bless Nokia. Niech Bóg błogosławi Nokia. Ma już 5 lat. It's already 5 years old. Dobra. Happy birthday then. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Thank you. Pozwolisz mi powiedzieć, proszę. Please, will you let me say something? Of course. Oczywiście. Nie śpię od 3 nocy. I haven't been sleeping for 3 nights. I w ogóle nie czuję zmęczenia. And I don't feel tired at all. I wczoraj nie mogłam spać i po prostu poczułam takie natchnienie, żeby to napisać, żeby ci to powiedzieć. And yesterday also I couldn't sleep, so więc zaczynam. I felt as if inspiration to write this and tell you this. To co się ze mną dzieje od pierwszego wieczoru tutaj. What is happening with me since the first evening here? Jest nie do opisania. Is not describable. That's why I say this is nothing more ridiculous than to be able to describe this or talk about this, even though I do it. Dlatego mówiłem, że nie ma nic bardziej śmiesznego niż próba opisania tego, co robimy, mimo że ja to robię. Chyba otworzyła się ta emocjonalna puszka Pandory. I think this emotional Pandora box has opened. Oh yeah. Party time. O, czas na przyjęcie, na zabawę. O której mówiłeś wczoraj? The one that you talked about yesterday. Yes. Wczoraj z wielkim trudem. Yesterday with great difficulty. Przyszłam na satsang. I came here for the satsang. Pełna paniki i przerażenia. I was full of panic and terrified. Chciałam powiedzieć ci o tym. I wanted to tell you about this. I prosić, żebyś to zatrzymał. And ask you to stop it. Czułam, że tracę kontrolę nad tym i nie mam możliwości tego przerwać. I felt like I was losing control over it and I have no possibility, no ability to stop it. And there is none. Nie ma niczego. It will stop by itself. To samo się zatrzyma. When the Pandora box is empty. Kiedy ta puszka Pandory będzie pusta. A for the Pandora box to get empty, it has to show up. A żeby ta puszka Pandory mogła się opróżnić, najpierw musi się pokazać. Whatever is in there has to express itself. Wszystko, co jest w niej zawarte, musi się wyrazić. And it has to produce its respective illusory experience in the body. I musi stworzyć odpowiednie do niej iluzoryczne doświadczenie w ciele. This is why they say that nothing like satsang to cross the oceans of samsara. Nothing? Like satsang, there's no safer boat. Dlatego mówią, że nie ma bezpieczniejszej łodzi, żeby przepłynąć przez samsarę. That's a Hindu saying. Tak mówią Hindusi. Forget about the words I'm using. Ale nie myśl o słowach, których używam. The Hindu scripture says that there's no safer boat like satsang to cross the ocean of karma or samsara. Więc nie ma hinduskie pisma mówią, że nie ma bezpieczniejszej łodzi, żeby przepłynąć ocean samsary. As satsang means disassociation with what happens. Satsang. Disidentification with what happens. Satsang, czyli identyfikacja z tym, co się dzieje, co się wydarza. If there is no identity with what happens, bo jeśli nie ma utożsamiania się z tym, co się wydarza, then the ocean can be stormy. Wtedy ten ocean może być bardzo burzliwy. It can be huge waves. Mogą się pojawiać ogromne fale. Small waves. Małe fale. See, you are crossing this ocean. I wtedy przekraczamy ten ocean, przepływamy go bezpiecznie. Not even one drop will
fall on your body. Nawet jedna kropla wody nie padnie na nasze ciało. So the good news is that whatever is said that is going to happen or is happening. A więc dobra wiadomość to jest taka, że wszystko co się ma wydarzyć już się dzieje. Doesn't change you, touches you, modifies you at all. I to cię w ogóle nie zmienia, w żaden sposób cię nie modyfikuje, nie dotyka cię. The bad news is that you're going to experience them. Ale zła wiadomość jest taka, że tego doświadczysz. Myślałam, że tego nie wytrzymam, ale kiedy powiedziałeś o tym, że trzeba napić się ze swoim cierpieniem coli i zjeść popcornu. I thought that I would not be able to stand this, but when you said that we have to drink with our suffering some cola, some coke and eat some popcorn. Yeah, bake popcorns and enjoy the movie. Tak, ciesz się tym. Że możemy puścić kierownicę i zobaczyć, że nie ma kontroli, że wszystko dzieje się samo z siebie. That we can let go of the steering wheel and see that there is no control because everything is happening just by itself. Yes. Poczułam, że ta panikująca tożsamość zniknęła wczoraj. I felt yesterday that this panicking identity disappeared. Rozpuściła się. It dissolved. Ostatniej nocy nie spałam ani minuty i przyszło więcej bólu emocjonalnego. For the last night I didn't sleep not even for one minute and there came more emotional pain. Oh, beautiful. Niż w ciągu całego życia mojego. Than throughout all my life. A najlepsze jest to. And the best thing is. Że ja wcale nie cierpiałam. That I was not suffering at all. To się po prostu zdarzyło. It just happened. To było okay. To nie był mój problem. It was okay. It was not my problem. To tak jakby całe moje cierpienie. It's as if all my suffering w życiu spowodowane było unikaniem go. As if all my suffering in my life was caused by avoiding it. Za wszelką cenę. You know what makes you suffer, not the suffering. Okay. The suffering is not making you suffer. To niecierpienie powoduje, że cierpisz. Ale próba kontrolowania i próba ucieczki od cierpienia to powoduje cierpienie. You can go through the suffering without suffering the suffering. Isn't it great? Możesz przejść przez cierpienie bez doświadczenia, bez cierpienia tego cierpienia. Jesus, you're so honest. I love that. Jezus był bardzo uczciwy i bardzo mi się to podoba. Vulnerability, isn't it? Vulnerability. To jest taka kruchość. Sorry, invulnerability. Vulnerability. Vulnerability. Kruchość. See? Delikatność. You can sleep, but you are doesn't sleep. Do you have to get used to that? Musisz się do tego przyzwyczaić. You will be awake. Your dreams will be. You will be conscious even in your dreams. Będziesz przebudzona, będziesz świadoma nawet swoich snów. See, they will not be at the identity even with deep sleep, even if there is loss of body consciousness or whatever it is, you will not lose consciousness. Nie będziesz will not lose yourself anymore. Nie będziesz siebie tracić, nie będziesz tracić swojej przytomności, świadomości nawet w głębokim śnie. You will not lose yourself anymore in any experience. W żadnym doświadczeniu już więcej siebie nie zatracisz. Or in the absence of experiences. Wszystko pod nieobecność doświadczeń. Even if there is deep sleep. Nawet kiedy przebywamy w głębokim śnie. See? You are conscious of it. Jesteś tego świadoma. And of yourself. I siebie. Because identity even with that disappears. Ponieważ utożsamianie się z tym znika. The body may need rest. Ciało może odpoczywać. The body is like a mobile. I to ciało jest jak telefon komórkowy. Then you plug it on the sofa or in the couch or on the floor. I podłączamy je do sofy, do podłogi, do tapczanu. Then it rests. I ono odpoczywa. Then you pick it up. Potem je podnosisz. And you go on talking through it. I rozmawiasz przez nie. See? Za jego pomocą. It's your mobile. Jesteś jak telefon komórkowy. See, this is a funny mobile because the one that is speaking in this mobile is listening in that mobile. To jest fajne, bo to jest osoba, która mówi przez ten telefon, słucha przez ten drugi telefon. Yes. Consciousness is SMSing to each other now. Wysyłamy sobie nawzajem wiadomości. Yeah. If you are amazing.
To jest naprawdę fantastyczne, niezwykłe. If you can't sleep and you try to sleep, then you're going to get exhausted. Jeżeli będziesz próbowała zasnąć, to będziesz wyczerpana. Tak. Yes, that's true. Dokończę. I will finish. It's so beautiful. No, powiedziałam, okej, okay, niech wszystko przyjdzie. So I said, okay, let everything come. No i to nie było miłe. And that was not nice. Ale tak naprawdę to jest nic. But in reality this is nothing. Mnie to nie dotyczy. Żadna historia nie jest w stanie przykleić się. It does not involve me. No story is able to attach to me. Nawet do największego bólu. Even the greatest pain. To jest lepsze. This is better. Niż wszystkie najpiękniejsze błogie duchowe stany. Than all the most beautiful, blissful spiritual states. Które kiedykolwiek przeżyłam. That I ever lived through. There is a book called the Ribu Gita. Jest taka książka, która się nazywa. You are reciting that book. Recytujesz tą książkę. From your own experiences, isn't it amazing? Ale nie doświadczasz je, czy to nie jest niezwykłe? Czuję, że to bez sensu, żebym to kończyła. I feel it has no sense for me to finish. Ale coś we mnie chce to skończyć. But i nie there wiem. Is something inside of me that tells me to finish it. Let's do it. W porządku, zrób to. To jest lepsze niż wszystkie najpiękniejsze błogie duchowe stany, które kiedykolwiek przeżyłam. This is better than all the most beautiful. I za którymi tak długo goniłam. Beautiful spiritual states that I lived through and the states that I was searching for such a long time. Myśląc, że to jestem ja. Thinking that this was me. A kiedy one mijały? But when they were gone. Myślałam, że straciłam siebie. I felt that I lost myself. A to co jest teraz? And what is happening now? To nie stan. Is not a state. To jest to, z czego każdy. Trapped. To jest to, z czego każdy stan powstaje i to jest dopiero radość. This is the thing that produces every state and this is the joy. Bo ta radość jest wolnością. Because this joy is freedom. I wszystko, dziękuję. And that's all, thank you. Koniec. This is the end. SMS-a do Cezara. I'm sending an SMS message to Caesar. Hey, see my phone tickling when you were talking. Mój telefon dzwonił, widzisz?
Stop it, you're gonna make me cry now. Przestań, bo sprawisz, że się rozpłaczę. Dobrze. Okej. Nawet mi się nie śniło, że coś takiego jest możliwe. I never even dreamt that something like tylko this was possible. Tylko przyjście w takie miejsce. Just by coming to such a place. It's so nice that you mention all this, the spiritual experiences. Bardzo fajnie, że wspominasz o tych wszystkich duchowych doświadczeniach. They are also experiences. Bo one też są tylko doświadczeniami. And they are basically created by thoughts. I są generalnie stworzone przez myśli. And then there is an identity with that. I wtedy pojawia się utożsamianie z tym. And there is me and my imaginary nirvana, me and my imaginary. Pojawiam się ja i wyimaginowana nirwana. Spiritual hallucination. Wyimaginowana duchowa halucynacja. Hmm. Because if it is a state, bo jeśli to jest pewien stan, it has to be mental. On musi być mentalny, umysłowy. But this is not a state. Ale to nie jest stan. As you say, this is what produces the states. Ale tak jak powiedziałeś, to jest to, co tworzy stan. Okay, it's the source of the state. To jest źródło stanu. It is the substratum on which the state can exist. To jest pewna podstawowa warstwa, na której może tworzyć, istnieć stan. It's the recognizer of the state. To jest osoba rozpoznająca stan. The consciousness. Świadomość. Of the stage. Świadomość stanu. And its place of dissolution. I to jest miejsce braku iluzji. So they are not separate states neither. Więc tak naprawdę nie ma również odrębnych stanów. There is only the United States. I są tylko Stany Zjednoczone. In a good sense, of course. W dobrym oczywiście znaczeniu tego słowa. In a whole, complete sense of. Mam takie poczucie. W całkowitym znaczeniu, pełnym znaczeniu tego słowa. Mam takie poczucie. I have a feeling. że to, co mówisz, nie ma dla mnie. Że po prostu ja teraz nie zastanawiam się nad znaczeniem twoich słów. I have a feeling that what you are saying to me is I don't think about the sense of the words. Ja je słyszę. I can hear them. Ale jak pójdę do domu? But when I go home. To wszystko. They produce the effect there. One stworzą pewien efekt. To wszystko, co mówisz. Przychodzi. Everything you say comes. I rozbija wszystko. And crushes everything. Tak byś cały czas do mnie mówił. Nawet tak cię nie ma obok. As if you were speaking to me all the time, even if you were not around me. I know. Wiem o tym. I know. Kind of a parrot on your shoulder. Jestem taką papugą na twoim ramieniu. See, all this is because. Wszystko to się dzieje. In reality, this is coming from within you. Bo tak naprawdę w rzeczywistości to wychodzi z ciebie. It's not coming from outside. It's coming from your own. This is your own recognition. To nie przychodzi z zewnątrz, to przychodzi z ciebie. To jest twoje własne rozpoznanie. Mm-hmm. But I understand somehow. Funny enough, it works apparently. As if it is coming from outside. Ja to rozumiem, tak jakby to wydawało się, że to przychodzi z zewnątrz. Many times I say that. Wielokrotnie to mówię. Guys, you have no clue what you have done coming here. Że nie macie pojęcia, co zrobiliście, że tu co zrobiliście przychodząc tutaj. You better don't listen to these words. I lepiej nie słuchajcie tych słów. Because that will be the end of you. Bo to będzie koniec was. Zaczynam rozumieć, dlaczego tak
Dlaczego cały czas się śmiejesz? I begin to understand why you are laughing all the time. Ale bardzo pomału. But very slowly. Tak jakby coś we mnie bało się śmiać. As if something inside of me was afraid to laugh. Yeah. Because it was identified with a particular image, you see? Bo to się identyfikuje z konkretnym obrazem, wizerunkiem. So if I laugh too much, what people are gonna think about me? Jeśli będę się śmiała za bardzo, co sobie ludzie o mnie pomyślą? I am not the same person anymore. Nie jestem już tą samą osobą. They won't be able to recognize me. Która będzie w stanie rozpoznać mnie. My father was watching a video the other day online. Pewnego dnia mój tata oglądał w internecie film. And he asked me, why they are laughing so much? I się mnie zapytał, dlaczego oni się tak bardzo śmieją. Why are you laughing so much? I dlaczego ty się tak strasznie śmiejesz? Are you supposed to be giving a talk? Czy nie powinieneś prowadzić jakiejś rozmowy? So you were a lecturist or something? Czy jesteś wykładowcą, prawda? I replied, well, they laugh because they feel happy. It seems to me. Ja odpowiedziałem, mnie się zdaje, że oni się śmieją, bo są szczęśliwi. And the truth is supposed to make you happy. A prawda powinna sprawić, że jesteście szczęśliwi. It's supposed to set you free. Powinna was uwolnić. And everybody that gets out of jail is happy. Każdy, kto wychodzi z więzienia, jest szczęśliwy. Any horse that is released from the chains and the chair and the stuff is happy, start running around. Każdy koń, który się uwolni z związadeł, jest bardzo szczęśliwy i biega sobie naokoło bardzo szczęśliwy. See, enjoying freedom. Cieszy się wolnością. See, every bird that you release from a cage is happy. Każdy ptak, którego uwolnimy z klatki, jest szczęśliwy. Experience the happiness of being free again. To jest szczęście bycia ponownie wolnym. You have been released from the cage of identity with form. Zostałaś uwolniona z klatki identyfikacji, utożsamiania się z formą. And then you laugh like a mad woman, basically all the time. I dlatego wtedy śmiejesz się jak szalona praktycznie cały czas. Not all the time. We cannot be happy all the time. Honestly. Może nie przez cały czas tak naprawdę, bo nie możemy być szczęśliwi przez cały czas. But we can be in peace all the time. Ale przez cały czas możemy odczuwać spokój. Because the funny part is that. Śmieszną rzeczą w tym wszystkim jest to, if you cry, I cry because I am you. Jeśli ty płaczesz, to i ja płaczę, dlatego że ja jestem tobą. Because I am experiencing you, you are not separate from myself. Ja doświadczam ciebie, a ty nie jesteś oddzielna, odrębna ode mnie. And this makes you more sensible also. I to również sprawia, że jesteś bardziej uczuciowa. And makes you more sensitive. Bardziej. Bardziej uczuciowa, delikatna. It makes you more human, wrażliwa. One can say. Można powiedzieć, że to cię czyni bardziej człowiekiem. Because whatever is out there is within you. Bo cokolwiek jest, jest w tobie. And you cannot not become what you are aware of or conscious of. I nie możesz nie stać się tym, czego jesteś świadoma. See? And from this is where compassion arises. I właśnie z tego powstaje współczucie. Not compassion for something or someone. To nie jest współczucie dla czegoś czy współczucie dla kogoś. Compassion arises. Powstaje, wyłania się współczucie. And expresses itself. I wyraża siebie. This event is an act of compassion. To wydarzenie jest aktem współczucia. Your words are an act of compassion. Twoje słowa są aktem współczucia. And look the effect that it produces. Look. I to jest to, zobacz, co to tworzy, co to wytwarza, co to powoduje. In the same way, an idea causes an effect. W ten sam sposób idea, koncepcja tworzy jakiś efekt, ma jakiś wpływ. So is this. I również i to. So are these words. Również i te słowa. Not because of the words. Nie ze względu na same słowa. Not even because of the sound of the word. Because of the sound. Not because of the sound. Nie ze względu na dźwięk słów. But because what is charging the sound, the words. Ale ze względu na to, co napędza ten dźwięk słów. Which is love. A tym czymś jest miłość. Which is a power. It's not a funny experience or a romantic thing. It's a power. I ta miłość to jest pewna moc, siła. To nie jest uczucie romantyczne. To jest moc. It's a power that is animating this body and animating, permeating every single cell
being particle in the entire universe. To jest siła, to jest moc, która napędza to ciało, która animuje to ciało i animuje każdą cząsteczkę w tym całym wszechświecie. It's your power. Twoja siła, twoja moc. It's within you. Jest w tobie. That's sometimes what I say. These words are like a virus. Czasami to, co mówię, te słowa, które wypowiadam, są jak wirus. This is like a Trojan horse virus. Jak koń trojański. See? Thank God, no Apple computer can come to this talk. Na szczęście, dzięki Bogu, żaden komputer Apple nie mógł przyjść tutaj na to spotkanie. Only PC people can come to the talk, so the virus can get in. Jedynie ludzie jako komputery mogą przyjść tutaj, żeby ten wirus mógł się wkręcić do środka. And these words, which appears to be a concept, is not a concept, it's a description of a fact. I te słowa, które się wydają być jakąś koncepcją, nie są koncepcją, one są opisem faktu. See, words can be conceptual, ideological, and słowa mogą być konceptualne, mogą być ideologiczne. Or they can be just the describers of facts. Ale mogą opisywać, być tym, co opisuje fakty. So these words are like a horse. Te słowa są jak koń. See, they are carrying something on it. Jak wierzchowiec, który coś na sobie niesie. See, this is the Pony Express. You know the Pony Express? What? Do you know what is the Pony Express? Pony Express. The Pony Express. Did you ever watch Western movies? Yeah. Yeah, there was a famous thing called the Pony Express. Nie wiem, jakiś ekspres z kucami. Yeah. Konny ekspres. Konny ekspres. That was the FedEx of that time. Wtedy nie było FedExu na przykład. See, the DHL of that nie time. Było DHL-u. Yeah. See, so this chariot is carrying something. Ten rydwan coś niesie, coś wiezie. And then this, which is not a fact, the words, but they are not concepts, they will enter within your system. To, co nie jest faktem, to są słowa, które nie są koncepcją, one wchodzą do twojego systemu. And it will devastate every single possible concept, idea that you believe in and identify with. I one zniszczą każdą możliwą koncepcję, z którą się identyfikujesz, w którą wierzysz. It will erase the program, it will go to every single file. One wejdą do każdego pliku, zniszczą, wymarzą każdy program. And it will go on delete, 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 delete. I wtedy delete. Naciskamy przycisk delete. And then you become the virus. And then you become the virus. I wtedy ty stajesz się wirusem. You will be a walking virus. Jesteś budzącym się wirusem. A walking cancer for the ego. Jesteś takim rakiem, chodzącym rakiem, który żre ego. Yeah. Don't be surprised if you're walking in the street and you will find people that look at you and they will react like that. Nie dziw się, jeśli będziesz szła ulicą i zobaczysz, że ludzie patrzą na ciebie dziwnie, reagują dziwnie. They do like this. Już tak jest. It's already happening. Ale. Yeah. And in that moment. I w tym momencie, in that moment. W tej chwili. They stop thinking. Przestajesz myśleć. See, I already boink. See, the virus is there. They don't even know what's going on. Już ten wirus jest w środku. Oni nawet nie wiedzą, co się dzieje. And then they will start looking at themselves. You see. I wtedy zaczną patrzeć na samych siebie. And then they will start realizing they are suffering. I zaczną sobie zdawać sprawę, że cierpią. See, and they may find themselves eventually in a talk like this. Maybe you will be the one that is talking. Who knows? I być może oni sami przyjdą na tego rodzaju spotkanie i być może to ty będziesz to spotkanie prowadziła. Why not? Dlaczego nie? Never say no, I did it. Nigdy nie mów nigdy, ja tak robiłem.
I tried to escape from talking about this. How far did I go? Próbowałem uciec od takich rozmów, od prowadzenia takich rozmów i co się stało? And now, what is the reaction of family and friends? And i teraz jak reagują przyjaciele, jak reaguje rodzina? That's a good story. I to jest fajna historia. I lost my daughter. Straciłem córkę. No, I mean, because we change. Ponieważ doszło do zmiany. And our parents cannot recognize us anymore. I nasi rodzice nie mogą już nas, nie są w stanie już nas rozpoznać. Are you okay? Czy wszystko w porządku? Are you feeling all right? Czy się dobrze czujesz? You are very quiet. Jesteś bardzo cicha. You are not eating that much anymore. Już nie jesz tak bardzo, nie jesz aż tyle co wcześniej. Prawie w ogóle. Prawie w ogóle. I hardly eat anything. I know. Wiem. It's amazing. It's amazing. Tak, niesamowite. It's amazing. Ja zawsze czułam się jak robot. I always felt like a robot. Oh, yeah. Od małego, od dzieciństwa zawsze miałam poczucie, że nikt mnie nie zna. Since I was a very little child, I always felt like nobody knew me. Mm. Nobody understood me. Oh yes, of course, me too. Tak, oczywiście. Me neither. Mnie też nie. Actually, I didn't understand anybody. Tak naprawdę ja też nikogo nie rozumiałem. Because you cannot communicate. Bo nie możesz się porozumiewać. You cannot. You will never reach anybody. You will never get to anybody. Nigdy do nikogo nie dotrzesz. Because nobody's listening. Bo nikt nie słucha. They're thinking. Myślą. Hmm? They're thinking about you. Myślą o tobie. And this is the thought. This is the actual state of humanity. Can you believe it? I czy możesz rozpoznać, to jest tak naprawdę faktyczny stan człowieczeństwa. It's interesting when you look around. To jest ciekawe, jeśli rozejrzesz się wokół. From this no point of view. Z tego jakby braku punktu widzenia. You say, mamma mia. Powiesz, o rany. And you know what is it was interesting for me to realize that I cannot even go and try to talk about this to anyone because they wouldn't have a clue what I'm talking about. I odkryłem, i to jest bardzo interesujące, że nie mogłem tak naprawdę powiedzieć o tym wszystkim nikomu, bo nikt nie miał zielonego pojęcia, o czym ja mówię. And it didn't matter how much I want to tell. Guys, wake up! I nie miało znaczenia, jak bardzo chciałem wszystkim powiedzieć, obudźcie się. Stop it! Zatrzymajcie to. It won't happen. To się nie stanie. It won't happen. To się nie stanie. Because it will amount to force a donkey to go to the water tank. Bo skończyłoby się to na tym, że zmuszamy osła, żeby poszedł do zbiornika z wodą. I haven't given this analogy for a long time. Tą analogię już kiedyś od dawna się nią posługiwałem. You tell the donkey, I tested the most delicious water ever. You have to try this. Mówimy osiołkowi, spróbowałem, posmakowałem najlepszej wody na świecie. Musisz jej spróbować. What the donkey says, I'm not interested at all in your water. A osioł mówi, nie jestem w ogóle zainteresowany twoją wodą. What is holy water? Ale to jest święta woda. I am very happy with my vodka. A ja jestem bardzo zadowolony z mojej wódki. Thank you. I will use your water, but you have to mix it with the scotch. Więc ja owszem użyję twojej wody, ale tylko po to, żeby ją zmieszać z whisky. It may produce a more, see? And then you take a rope and. I wtedy bierzesz linę, sznur. Wrap it around the neck of the donkey. Zawijasz ten sznur, zawiązujesz go naokoło szyi osła. And you drag the donkey to the water tank. I ciągniesz osła do zbiornika z wodą. And they say,
The donkey see it. You are here now, not drinking. What difference does it make? No, you're there. I teraz osioł mówi, już tu jest, pije. Jaka to różnica? See, I told you, I'm not concerned about your water. Powiedziałem ci, nie obchodzi mnie twoja woda. No. And then you come with a brilliant idea, and then you take the donkey by surprise, you jump on the head of the donkey. I wtedy zaskakujesz osła, skaczesz na głowę osiołkowi. And the face goes inside of the water. I on wpada do wody. But you make sure that the ears stay outside, so you can tell the donkey drink. Ale musisz się upewnić, że uszy osła pozostają nad powierzchnią wody, żebyś mogła mu mówić pi. So he can hear you. Żeby cię słyszał. And the donkey completely immersed in the water. Said, "Oh, water, 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 water." No. Osiołek całkowicie zanurza się w wodzie i mówi: nie chcę tej wody. Donkey will not drink the water. Osiołek nie będzie pił wody. Unless the donkey is so thirsty. O ile ten osioł nie jest bardzo, bardzo spragniony. That will start begging for water. I dopiero wtedy zacznie błagać o wodę. See? So, you are the water. Ty jesteś wodą. This body is a tap. A to ciało jest zbiornikiem. This body is a water tap. To ciało jest zbiornikiem z wodą. When somebody comes and approach, kiedy ktoś przychodzi, kiedyś ktoś się do ciebie zbliża, like you, do ciebie, without, jak ty, without any intention to highlight or humiliate anything. Nie mając żadnej intencji, żeby coś podkreślić, żeby coś lub też coś poniżyć. No, this body also is a water tap. To ciało jest źródłem, jest zbiornikiem wody. And when you approach to it with the right attitude, asking the right question. Jeśli podejdziesz do niego z właściwym nastawieniem i zadajesz właściwe pytanie. You open the tap, there's plenty water. To wtedy ten zbiornik się otwiera. Otwierasz ten zbiornik, a tam jest mnóstwo wody. It's more just you need than all want. Jest tam więcej wody niż potrzebujesz, niż chcesz. Otherwise, w przeciwnym razie people just tight the tap. Ludzie zakręcają kurek. And you open the tap. A ty otwierasz zbiornik. You are at home and you still are wet. Jesteś w domu, nie jesteś jeszcze mokra. You open so much the tap that you're at home and still water is pouring on you. Jesteś w domu, otwierasz ten kran, woda się na ciebie leje. Look at your friend. You're a bad influence to your for your friend. Look at it. Zobacz na swojego przyjaciela, jak jest zainteresowany. She's already laughing like a mad girl. Na swoją przyjaciółkę, która się śmieje jak szalona. Siostra. This is my sister. Are your sister? Bad influence is bad influence. Doesn't matter where you are. To są takie wpływy, które przechodzą niezależnie od tego, gdzie się jest. Sweet. Bardzo słodkie. Może ktoś chce przyjść, bo już tyle czasu tu siedzę. I can go because I've been sitting here for such a long time. Okay. Okay. Dziękuję. Thank you. Thank you, for God's sake, thank you. Ja dziękuję tobie. This means a lot to me. To bardzo dla mnie dużo znaczy. You are worth the exhaustion. You are worth the exhaustion. Words? Worth. Worth. Yeah. Jesteś warta tego wyczerpania. See? You are worth the 5 hours of jet lag and. Jesteś warta, żeby cię odcierpieć 5 godzin jet lagu. And long trips in train and planes and. I długie podróże w samolotach, w pociągach. And what comes along with it. I tego wszystkiego, co razem z tym przychodzi. You are the reason why I can't quit. Jesteś powodem, dla którego nie mogę przestać to robić.
Whatever that means. Cokolwiek to znaczy. Okay. Anybody else? I saw a hand. Czy ktoś jeszcze somewhere? Widziałem rękę w górze? Mm-hmm. Ah, sister. Also sister, like in Russia. Sister. Sister. Siostra. 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 Oh. Okay. I just wanted to say you something about me. Chciałam coś powiedzieć o sobie. Since I came here the first time. Odkąd przyszłam tutaj po raz pierwszy. Can I interrupt you? How old are you? Czy mogę ci przerwać? Ile masz lat? If you don't mind, 16. Oh, 16. And you are already here. I już tu jesteś, o rany. That's good news. It started from my sister. Yeah. Zaczęło się od mojej siostry. Yeah. Since I came here the first time. Odkąd przyszłam tutaj po raz pierwszy. I often wake up in the night. Często budzę się w nocy. And I feel frightened. I am freaking. I czuję się przerażona, przestraszona. I am moving my hand, my arm. Ruszam rękami, ramionami. And I feel that's not my arm. I czuję, że to nie są moje ramiona. It's not that it's not my arm, it's not myself. To nie o to chodzi, że to nie twoje ramiona, to nie jestem ja. See, when you were a baby this size. Kiedy byłaś dzieckiem, niemowlęciem o takim rozmiarze. You were having the same experience, but you were not afraid. Też miałaś to samo doświadczenie, ale się nie bałaś. You were amazed, you were amazed, you were fascinated. Byłaś zafascynowana, byłaś zdziwiona. See, I have two children, boy and a girl. Ja mam dwójkę dzieci, córkę i syna. Twins. Bliźniaki. 21. Mają 21 lat. And I remember when my daughter was this size. I pamiętam, jak moja córeczka była taka mała. I woke up in the middle of the night because she was making kind of a noise and I went to see what was going on. Budziłem się w środku nocy, bo hałasowała i chodziłem zobaczyć, co się dzieje. And there she was. A ona po prostu była. Looking to everything. Patrzyła na wszystko. With such an intensity. Z taką niesamowitą intensywnością. That when she looked at me, I got terrified. Także kiedy spojrzała na mnie, to się przeraziłem. Okay. Of course. Who is looking there? Oczywiście, kto się na mnie patrzy? See? Non-identified consciousness. God. Niezidentyfikowana świadomość, Bóg. And then the ego, my ego at that time was petrified. I wtedy moje ego było przerażone. And then she was looking around. I ona po prostu rozglądała się wokoło. And I remember that one hand, one of her hands. Pamiętam, że jedną rączkę crossed the field of her sight. The field of her sight. Jedną rączką, so, jakby jedna rączka przechodziła so, przez pole jej widzenia. I can see my hands or even my body. Widzę moje ręce, nawet moje ciało. And so I spend long time like this. I w ten sposób przez bardzo długi czas. I would realize I don't have a body. I zdaję sobie sprawę, że nie mam ciała. See, or if you do like this. Jeśli popatrzy w ten sposób. Zdaję sobie sprawę, że nie ma włosów. Anyway, and then a hand crossed her sight and i wtedy rączka pojawiła się w jej polu widzenia. She reacted to it. I pojawiła się reakcja na nią. So, like, what is that? Co to jest? That was another object in the room. I to był kolejny obiekt znajdujący się w pokoju. See? So at that time. W tym momencie. There was no idea that this is me. Nie było takiego poczucia, że to jestem ja. This is there. To jest tutaj. But there's not even a sense of separation or differentiation, nothing. Ale nie ma żadnego poczucia odrębności, różności, nic takiego. Remember Jesus saying, "Let the children come to me, because of them is the kingdom of heaven." Pamiętasz, że Jezus powiedział: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, bo w dzieciach jest królestwo niebieskie." Because they don't know anything. They don't have a sense of self still that is based upon identity with the body. Dlatego, że one nic nie mają. One nie mają tego poczucia siebie, które jest zależne od identyfikacji się, od identyfikowania się z ciałem. Right? And what is happening to you is that you now are
under the impression that you are the body because you grew up in family, society, papa, mama, and the rest reinforce the idea. To, co się dzieje z tobą, to to, że jesteś pod takim, masz takie wrażenie, że jesteś tożsama z ciałem, bo to jest to, co narzuciła rodzina, społeczeństwo i tak dalej. Somebody starts saying, papa. Ktoś zaczyna mówić, tata. This is papa. To jest tata. Mama. Mama. And then they point at you. I wtedy wskazują na ciebie. See, what's your name? Jak masz na imię? Ania. Ania. And then they grab your hands and they say, Ania. Biorą cię za rączki i mówią, Ania. And I am Ania. Ja jestem Ania. I am the body. Jestem ciałem. I am a girl, I am Polish, I am Christian, I am this and that. Jestem dziewczyną, jestem Polką, jestem chrześcijanką, jestem tym i tamtym. So the whole story came up. I w ten sposób pojawia się cała historia. There's nobody to blame here. Ale tutaj nikogo nie należy za to winić. That's another paradox. To jest kolejny paradoks. There's nobody that you can blame about this. Nie ma nikogo, kogo można za to winić. You can even blame yourself, which in reality is the real responsible. Możesz winić siebie, bo w rzeczywistości ty jesteś odpowiedzialna za to. Because it was kind of an accident. Bo to był pewnego rodzaju wypadek. See? Like, whoops, I got lost in identity with this. Ojej, zagubiłam się, zatraciłam się w identyfikacji z tym ciałem. And it did just happen. Okay. To się właśnie stało. So you are already, perhaps even by the influence of the mere presence of your sister around. Jesteś już w tym momencie, być może tylko ze względu na samą obecność twojej siostry. You start seeing that. So if there is fear because your identity with it somehow disappears, and oh my God, the me is disappearing. Zaczynasz widzieć i pojawia się strach, bo w jakiś sposób to identyfikowanie się z ciałem ze mną znika. Yes, something we talk for long hours. To jest coś, o czym rozmawiałyśmy przez długie godziny. And sometimes when we talk about this. I czasami kiedy o tym rozmawiamy. I feel that I am so close to this, but I still feel there is a thin wall behind me and this. Czuję, że jestem już tak bardzo bliska tego, ale że wciąż jest jakaś cieniutka ściana między mną a tym. See, well, I have to, I want to emphasize this. Number one, you feel close, I should say, is because of when somebody is like your sister now is talking from direct experience and these words produce that effect. Chciałbym powiedzieć, podkreślić, po pierwsze, to, czego doświadczasz w tym momencie, pojawia się dlatego, że jest ktoś taki jak twoja siostra, która do ciebie mówi. To się pojawia z bezpośredniego doświadczenia. It generally happens that when somebody is talking to you about this, you the words takes you there. I to się zdarza wtedy, kiedy ktoś ci o tym mówi. Te słowa kogoś zabierają cię w to miejsce. You are listening to this and at some point you're experiencing what this person or what these words are pointing at or describing or słuchasz tych słów i w pewnym momencie zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, co te słowa opisują, co ta osoba opisuje. Prawda? I don't know how it works, I know that it's nie wiem jak to działa. It's not trick or magic formula or even intention or desire. That's the beauty. Nie ma żadnej formuły, nie ma żadnej intencji, nie ma żadnego pożądania. To jest właśnie piękne. You become a pineapple under the arm to put in a nice way for the ego. You become a pineapple under the arm. Stajesz się ananasem niesionym pod pachą. For the ego. Dla ego. To put it in a nice way. Mówiąc łagodnie, mówiąc w ładny sposób. Okay, that's all. So this thin wall, doesn't exist. Ta cieniutka ściana nie istnieje. It's only an idea. To jest tylko idea, koncepcja. Which definitely is going to go. No question. There's no question about it. I nie ma, i z pewnością zniknie. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości. It's not there. You will realize that there is no wall. That's what you're going to realize. To, co zdasz sobie, z czego zdasz sobie sprawę, to to, że tej ściany nie ma. The only wall is what you think. Jedyna ściana to to, o czym myślisz. The idea there is a wall. Pewna idea, która jest, że jest ściana. Is a wall. To jest sama ściana.
The only thing that makes you feels you separate from you is a thought. Jedyne, co sprawia, że czujesz się oddzielona od samej siebie, to myśl. Cool. Bardzo fajnie. It is cool. And it is you. To jest fajne i to jesteś ty. So you are cool. You are that. Ty jesteś fajna. Sense of coolness. Ty jesteś tym poczuciem fajności. You are the cooling down, the chilling out. Jesteś, ty jesteś tym, co robi się takie fajne, co się wychładza. Jakby. Effect that is happening. I jesteś tym efektem, który się pojawia, który się wydarza. Even the body. Nawet ciało. Even at the physical level. Can you feel the difference now? After? Czy nawet na poziomie fizycznym czujesz różnicę teraz? Can you see that you can perhaps even hardly feel it? Czy czujesz, że ledwo czujesz? Że ledwo odczuwasz? Hmm? I feel a little bit that I don't exist. Yeah. Czuję tak, jakbym troszkę jakbym nie istniała. If you don't exist, who is there? Jeśli ty nie istniejesz, to kto tu jest? What is? You know that psychology called this? Wiecie, jak to psychologia nazywa? An illness. Chorobą. It's called depersonalization, as far as I remember. To się nazywa depersonalizacja, o ile dobrze pamiętam. This is diagnosed as an illness. To jest rozpoznawane jako choroba. When we qualify personalization, the illness. Jest to kwalifikowane jako taka choroba osobista. See? What you are experiencing is that I, as what I always believe to be, don't exist. I, as what I think. Doświadczasz tego, że to ja, o jakim zawsze myślałam, nie istnieje. Don't exist. Nie istnieje. I as freedom am here. Ja jako wolność jestem tutaj. I as peace, I as... Ja jako spokój. You as consciousness exist. I ty istniejesz jako świadomość. You as a person, separate individual self is simply is not. You as that are not there. It's only an idea. Natomiast ty jako osoba odrębna, oddzielna nie istnieje, tylko jako istnieje tylko jako koncepcja, jest tylko koncepcją. Heh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 
Anię, Silwę, Silwię. Silwa or Silvia? Silvia. Silvia. And Jarek. Ah, your brother. This is the whole family. Yes. Yeah. My parents are also beginning to understand what is it that I'm doing. Moi rodzice również zaczynają rozumieć, co ja robię. Beginning to understand what is it that I'm, especially my father. Szczególnie mój tata zaczyna rozumieć to, co robię. It makes sense to me, but it's quite radical, he said. On mówi, owszem, to ma dla mnie jakiś sens, ale to jest dość radykalne. I said, yeah, dad, this is a radical thing. To jest, powiedział, że to jest dość radykalne. And my children also. I również moje dzieci. Yeah, getting into it. Zaczynają jakby to rozumieć, w to wchodzić. They finally are beginning to understand. Wreszcie zaczynają rozumieć. Their father. Ojca. My son has spent some time with me in India. Mój syn spędził ze mną trochę czasu w Indiach. And he was basically coming to every talk. I tak przychodził praktycznie na każde spotkanie. And then he had a chance to go to North India. He went to Rishikesh. A potem miał okazję, żeby pojechać do północ, na północ Indii, pojechał do Rishikeshu. And I was not in India already. A mnie już w Indiach wtedy nie było. And then I got an email from him. Dostałem od niego e-maila. Dad. Tato. I need your help. Potrzebuję twojej pomocy. I said, why? A ja się spytałem, a co, I po co? Think I understand what is it that you're talking about. Myślę, że zaczynam rozumieć, o czym mówisz. I said, what happened? Zapytałem, co się stało. Well, I was with a whole bunch of people. Była tutaj cała grupa różnych ludzi. And there was a collective meditation or whatever. I była taka wspólna medytacja. And I collapsed. A ja straciłem przytomność. My body collapsed. Moje ciało upadło. He fainted. Zemdlałem. And I lost body consciousness. Straciłem przytomność ciała. But I didn't lose consciousness. Ale nie straciłem samej świadomości, przytomności. I didn't lose consciousness of myself. Nie straciłem świadomości siebie. And I said, well, welcome aboard. Powiedziałem, witamy na pokładzie. Well, now you are part of the family. Teraz jesteś już częścią rodziny. Welcome to the family. Witamy w rodzinie. See? Yes, dad, it happened twice. Tak, tato, to się stało dwa razy. Man, cool, that's... Fajnie. That's a heavy experience. To jest bardzo takie ciężkie doświadczenie. When comes with the loss of body consciousness, it doesn't make any difference whether you are still laughing and even thinking and experiencing, or you lose consciousness of everything. Nie ma znaczenia, czy nadal doświadczasz, czy też i śmiejesz się, czy też tracisz kompletnie świadomość wszystkiego. So you get to the same conclusion. Ponieważ i tak, dopóki nie dojdziesz do tej samej konkluzji, do tego samego wniosku. The loss of body consciousness makes the experience a little bit more wow. Takie utracenie świadomości ciała sprawia, że to doświadczenie jest takie bardziej niezwykłe, takie wow. Well, I am, it's not limited to the body. Ponieważ ja jestem, nie jest ograniczone do ciała. I exist without body. How cool is that? Ja istnieję bez ciała, to jest strasznie fajne. I can die. Mogę umrzeć. Isn't it fantastic? Czy to nie jest fantastyczne? I think it's great news. Mnie się wydaje, że to jest świetne. But I can die. Że mogę umrzeć. Że nie mogę umrzeć. Ale and nie I, mogę umrzeć. And I can be born either. I nie mogę być, nie mogę się znowu odrodzić. See? I am not born. I am not born. Nie jestem narodzony. I will not die. Nie umrę. I am life. Jestem życiem. Life cannot lie. Die. A życie nie może umrzeć. Or lie. Ani kłamać. Kłamać. What it does. Ale tak robi. I am Caesar. Jestem Cezarem. That's a lie that is told by the truth. To jest kłamstwo, które opowiada nam prawda. And now he's going through the recognition of his own
ideological thinking and collective human ideological thinking. I on wtedy przechodzi, w tej chwili przechodzi przez zdanie sobie sprawy, przez uświadomienie sobie swojego ideologicznego myślenia, kolektywnego myślenia. He's in Israel. Jest w Izraelu. That's heavy place. To jest takie bardzo ciężkie miejsce. And he called me on Skype from Gaza. Zadzwonił do mnie na Skype'a z Gazy. I said, "Dad, what's wrong with people?" I powiedział, tato, co jest nie tak z ludźmi? I am kind of freaking out here. Ja tutaj szaleję. At the right half the Israeli people, and the left half the Afghanistan, Palestinian people. Jedna połowa to są Izraelczycy, jedna połowa to są Palestyńczycy. Looking to each other, the 5 meters is just killing each other. It's crazy. Patrzą na siebie z odległości 5 metrów, zabijają się, i to jest szaleństwo. For a stupid piece of land that doesn't grow anything, it's just stone, sand, and it's bloody hot. A to jest taka beznadziejnie głupia część ziemi, na której nawet nic nie rośnie. Jest tam strasznie gorąco, jest kupa kamieni. Only because they believe it's holy. Ale tylko dlatego, że oni wierzą, że ona jest święta. See? So it's kind of a deepening the understanding. See? To jest takie pogłębianie zrozumienia. Why is it that we act and react in such a way? Dlaczego działamy i dlaczego reagujemy w taki sposób? Completely conditioned by beliefs and ideas. Jesteśmy całkowicie uwarunkowani przez wierzenia, przez idee. It's amazing to see such a young girl coming to these talks. Bardzo fajnie jest zobaczyć takich ludzi, dziewczyny, które przychodzą na te spotkania. It's happening. To się dzieje. This has been predicted. To zostało przepowiedziane. It's not Sisa that is awakening here. It's not Silva that is awakening. It's not Ania that is awakening. To nie Cezar tutaj doznaje przebudzenia, ani Sylwia, ani Ania. Awakening is happening. Przebudzenie się wydarza. And consciousness has been working this out for quite some time. I świadomość pracowała nad tym od dłuższego czasu już. Maybe millions of years. Być może od milionów lat. And it's more and more quickly losing the identity with form. I coraz szybciej traci utożsamienie z formą. Or it's getting more and more difficult to convince. Albo jest też coraz bardziej trudno jej przekonać się. To sell a youngster any idea. To say? And to sell to a youngster any idea. A żeby, że to youngster. I love this new generation because they are the żeby biggest. Żeby przekazać młodym ludziom jakąkolwiek koncepcję. Because you guys are the most wonderful, biggest disbelievers ever. Bardzo lubię to młode pokolenie. Jesteście najpiękniejszym wszechświatem w ogóle. You look around there and say, mm-mm. Rozglądam się wokół i mówię, mm-mm. Something is not right here. Coś tutaj nie gra. People used to say that at the age of 70, 60. Kiedyś ludzie mówili to, kiedy doszli do wieku lat 60, 70. Okej, w latach 60. And say, what have I done? Mówili, co zrobiłem w wieku. What is this all about? They will ask this question basically at the end of their life. I zadawali sobie to pytanie, co się dzieje tak naprawdę pod koniec życia. But now this question is coming at the beginning of life. Ale w tym momencie to pytanie pojawia się na początku życia. Who am I? Kim jestem? What am I doing here? Co tutaj robię? What is this all about? O co w tym wszystkim chodzi? How did I end it here? Jak się tu pojawiłem? What is this? Co to jest? In the middle of the night, oh my God. W środku nocy, rany. See? That's consciousness. To jest świadomość. That's the invisible aspect of consciousness. To jest niewidzialny aspekt świadomości. That start questioning its the identity with the visible aspect that is contained within itself. Które zaczyna kwestionować niewidzialny aspekt, który jest w niej zawarty. So we can have some peace. I dzięki temu możemy mieć trochę spokoju. Any other question? Czy jeszcze jakieś pytanie? Thanks. Cool girl. Dziękuję. Fajna dziewczyna. Sweet. So this fear will go. Ten strach pójdzie sobie. If the experience happens again, jeśli spokój się powtórzy, enjoy it. Ciesz się nim.
It's just an experience. Bo to jest tylko doświadczenie. Enjoy, this is only an experience. Ciesz się tym, to jest tylko doświadczenie. I know what you thought. I remember when I was living in India. Pamiętam, kiedy mieszkałem w Indiach. And I was going through my glimpses and all my process of dissolution, whatever you I like. I przechodziłem przez różne procesy oczyszczania, upadku iluzji. I used to, for example, for washing my hands. That was a common experience, washing my hands. Myłem ręce, to było takie doświadczenie typowe, mycie rąk. And I will see that my hands and the tap and the water and the soap. Widziałem, że moje ręce i kran i woda i mydło were external to me. Były czymś zewnętrznym do mnie. Wow. See, this is another object. To jest inny obiekt. This is not me as much as the tap is not me and the soap is not me and the water and the sink is not me. To nie jestem ja, tak samo jak kran nie jest mną, tak samo jak woda nie jest mną, tak samo jak mydło nie jest mną. Or lying in bed, just. Albo leżałem w łóżku. And then I will look at my feet. Patrzyłem na swoje stopy. And the bed. And na łóżko. Same experience. I pojawiało się to samo uczucie. It's not separate from me, but it's not me somehow. To nie jest oddzielne, odrębne ode mnie, ale w jakiś sposób nie jest to mną. It's very much attached to me. I cannot get rid of it. To jest bardzo do mnie przywiązane, ale i nie mogę się tego pozbyć. But it's not me. Ale to nie jest mną. And all sort of funny experiences that you may go through. I to są różnego rodzaju śmieszne doświadczenia, przez które możecie przechodzić. Nothing is gonna happen to you. Let them come and go. Ale nic się wam nie stanie. Pozwólcie, żeby przyszły i sobie poszły. You also get your popcorns and your Coca-Cola. Weź sobie popcorn, Coca-Cola. Sit down and enjoy the movie. Usiądź i ciesz się filmem. Now you are coming, no? Your brother. To jest. Czy brat teraz tu przychodzi? Come. Zapraszamy. It's not that you came, because now you know that they are not going bananas. Teraz jak przyszliście, to wiecie, że ludzie, że oni nie wariują. There's nothing wrong with your sisters. I z twoimi siostrami jest wszystko w porządku, że one nie wariują. They're just becoming enlightened. Po prostu zaczynają, doświadczają oświecenia. No big deal. Nic wielkiego. Chciałam zapytać o mojego syna. I would like to ask about my son. Po pierwsze zdałam sobie sprawę, że on tak naprawdę nie jest mój. First of all, I realized that he is not really mine. Przyszedł na świat przeze mnie. Jestem. That's strange for a woman. If it is a man, I would understand what you're talking about. To jest dziwne dla kobiety. Gdybyś była mężczyzną, to bym zrozumiał, o czym mówisz. He came to this world through me. Yeah. Ale nie jest mój. But he's not mine. Nie jest rzeczą, nie jest obiektem. He's not a thing. He's not an object. Yeah. Jest tym samym co ja. He is the same as me. Exactly. Dokładnie. Yeah. So imagine the relationship that you want to have with your son. Teraz jeśli chodzi o związek, jaki chcesz mieć ze swoim synem. Nie wiem, co mam robić. How old is your son? Ile ma lat? 5. 5. I don't know what to do. In what sense? W jakim sensie nie wiesz, co masz robić? Love him. Kochaj go. Często mówił mi, że on nie chce żyć. On mówi, tak? Often he says that he doesn't want to live. Rozumiem go, on nie rozumie, o co tutaj chodzi. I understand him, but I don't understand what it's all about. Jest zagubiony. And he feels lost. I'm telling you, it's just happening. Ja ci mówię, tak się po prostu dzieje. This is a sign of awakening. I to jest oznaka przebudzenia. Is he going to the school already? Czy już chodzi do jakiejś szkoły? Przedszkole. I kindergarten. Yeah, he has been exposed already long enough to the environment, TV and. Już od dłuższego czasu został wystawiony jakby na działanie społeczeństwa, na działanie środowiska. Yeah, he says, it's not that I don't want to live like this. I don't want to live. That's the real statement. On tak naprawdę mówi nie, że on nie chce żyć, tylko że on w ten sposób, tak jak to nie chce żyć. That's what they are trying to say. Like this, I don't want to live. Jemu o to chodzi. Tak jak tutaj, ja nie chcę żyć. And you can say you don't have to. Możesz powiedzieć, nie musisz. But you're not living like this.
ale nie zostajesz w tym stanie, nie zostajesz tak. So he can see that there is another possibility. Więc widzę, że jest jeszcze inna możliwość. W przyszłym roku być może pójdzie już do szkoły. Perhaps next year he will go to school. I martwię się, bo przejdzie pranie mózgu. And I am worried because he's going to go through a brainwash. Yeah. Tak. But this is I why później będzie musiał z tego wszystkiego się rozbierać. That's why you, this is why you are here. This is why you are there and now here. Dlatego właśnie jesteś tutaj. Wtedy będzie musiał? So wtedy będzie musiał się rozbierać z tego wszystkiego, z tych koncepcji, z and tych then he will have to undress from all these concepts, these conditions. Very good. This is why mama is there. Bardzo dobrze, po to ma mamę. See, awakened mama keeps awakening there. Ponieważ przebudzona mama dba o to, żeby było przebudzenie u niego. Because it still is there. Ponieważ ono tutaj ciągle jest. It's becoming a little bit wobbly. Jeśli ono się pojawia takie niepewne. See, but you can make that steady. Możesz sprawić, że ono będzie pewne, stabilne. The truth. I powie, to będzie prawda. See? You just allow your son to touch you. Pozwól, żeby twój syn cię dotknął. With the way he is. Taki, jakim on jest. See? Be vulnerable, allow him to puff. Bądź to hit taka you. Krucha, pozwól, żeby cię uderzył. See? Feel the punch. I poczuj tą pięść jego. See? And then something will come out. I wtedy coś wyjdzie. See? And it will be the right thing. I to będzie ta właściwa rzecz. The right words. To będą właściwe słowa. The right hug, the right everything is to just. Wszystko będzie właściwe. You don't have to worry about what you're going to say or do. It's going to take you over. It's going to possess you and it will express itself. Nie musisz się martwić o to, co wtedy powiesz. To się samo wyrazi. Tak było. This is what happened. Exactly. Dokładnie. Zapytał mnie, dlaczego, po co to wszystko jest? Dlaczego nie może być nic? He asked me, why all this is there? Why can't there be nothing? Więc yeah, odpowiedziałam mu, że po to, żebyś doświadczał. So I replied, it's because you need to experience. Tego wszystkiego. You need to experience all of this. Wow, you got homeworks. Masz dużo pracy domowej. Yeah. This is it. Yes. So you have your son. Więc masz syna, tak? I have so many questions I have to answer. Yeah, jest tyle pytań, na które trzeba odpowiedzieć. See, and this is it. This is what is happening. I to jest to. To jest właśnie to, co się dzieje. Look at the actual state of the world as far as human existence is concerned. Zobacz. Look at. The actual state of the world. Zobacz na faktyczny stan świata, na ludzką egzystencję. As far as human existence is concerned. Jeśli chodzi o ludzką egzystencję. People no longer believe in the old way of thinking. Ludzie już nie wierzą w stary sposób myślenia. But still they are fighting. Ale wciąż walczą. Still they are against it. Wciąż są przeciwko temu. Still there is rebelliousness. Wciąż jest pewna rebelia, wojowniczość. It will not disappear like that. I ona sobie tak od tak nie zniknie. It will disappear because you simply don't cooperate. Nie zniknie, bo po prostu nie współpracujemy. See? Instead of going to Wall Street and shouting, see, Wall Street is our street. Zamiast ten chłopiec ma pójść na Wall Street i krzyczeć, że to jest nasza ulica. If they question the we, pojawia się pytanie, czy my, which is a conglomeration of I, czyli jest to zbiór ja, they will not go anywhere. Nigdzie nie znikną. Or they will find the walking in a completely different direction. Albo okaże się, że podążają w zupełnie innym kierunku. Leaving behind all that. I zostawić to wszystko. So just be fully conscious of your child. Po prostu bądź całkowicie świadoma swojego dziecka. 100%. W 100%. Get lost there. Utrać to, zatrać się. Till the point you don't know who are you and who is the child. Tilda? Till the point that you don't know who are you and who is aż the nie child. Będziesz, aż dojdziesz do takiego punktu, że nie wiesz, kim jesteś ty, a kim jest twoje dziecko. And an intelligent way of acting, reacting, words. Caring will simply express itself. I to właśnie taki, w taki inteligentny sposób słowa, akcje wyrażą się, działania wyrażą się.
My children ask me these questions also. Mm-hmm. My children ask me these questions. Moje dzieci też pytają, zadają mi to samo pytanie. Why am I going to university? Why am I doing this? Po co muszę iść na jakiś uniwersytet? Po co ja to w ogóle robię? Because it's true, I don't need knowledge. To jest prawda, nie potrzebuję wiedzy. What I am doesn't need knowledge. To, czym jestem, nie potrzebuję wiedzy. Mm. I'm taking care of this body without knowing even how. Troszczę się o to ciało i nawet nie wiem, w jaki sposób. Mm. You don't need knowledge, and even knowledge will come out of myself. Nie potrzebujesz wiedzy. Wiedza, nawet wiedza wyjdzie sama ze mnie. These words are knowledge. Te słowa są wiedzą. I don't even know what I'm talking about. Nawet nie wiem, o czym tutaj mówię. Mm. But it makes sense to me. Ale to ma dla mnie sens. Rozumiem. I understand. You see, I found myself in these talks being also a listener. Ja, jak jestem na tych rozmowach, to okazuje się, że jestem też osobą słuchającą. More than a speaker, I am a listener. I nawet bardziej niż jestem osobą mówiącą, jestem tym, który słucha. And most of your answers. I większość waszych odpowiedzi. I know them when at the same time you know them. Ja znam je w tym samym momencie, kiedy wy je poznajecie. When they come. Kiedy przychodzą. And even I say, oh, I haven't said that before. I haven't heard that before. I tak sobie myślę, o, słyszałem to wcześniej. I came out nicely. Bardzo fajnie to wyszło. Nice analogy. Bardzo fajna analogia. I haven't heard that before. Słyszałem to honestly, wcześniej. Naprawdę. There is no, it's not, you cannot even claim to be the speaker or the guru. Nothing, none of that. Nie mogę nawet powiedzieć, że jestem mówcą, że jestem guru. Nic takiego. And this is the beauty when after the realization happens. I to jest takie piękne, to jest piękno w momencie, kiedy to doświadczenie, to rozpoznanie się wydarza. Do you know why is it that you're doing something, either while you're doing it or after? I widzisz dlaczego coś robisz lub dlaczego widzisz to potem, jak to zrobisz. Is it his ego? To jest ego. Do you know it in advance? Które wie z góry. Because there is an idea behind. Ponieważ za tym wszystkim stoi pewna koncepcja. I know why I'm doing this. Wiem, dlaczego to robię. See? Because you see, I know why I'm sitting like this. Wiem, dlaczego siedzę tak, jak siedzę. Because when I sit like this and the effect of the talk, the effect, you see, I know how it's going to be the result. Ponieważ kiedy siedzę w ten sposób, wiem, jaki będzie efekt tej rozmowy. But I believe that I know how it's going to be the result. Lub też wierzę w to, że wiem, jaki będzie efekt tej rozmowy. So if there is ego, there is always an intention, there is always a desire, an idea, a plan. Zawsze, kiedy jest ego, to od razu jest jakieś pożądanie, jakaś koncepcja, jakiś plan. Otherwise it's your spontaneity. Puff. A w przeciwnym razie to jest tylko spontaniczność. You cannot even predict yourself. Nawet nie możesz przewidzieć samej siebie. Czyli nie martwić się tym. Niech się dzieje. So I should not worry, just let it happen. It is happening. To się dzieje. He is asking the questions. To on zadaje pytania. You are asking the questions. Ty zadajesz pytania. You are asking basically the same questions. I zadajesz praktycznie te same pytania. See? They are asking the same questions. Oni też zadają te same pytania. Everybody that goes to any spiritual talk or ashram or retreat or therapy or whatever, they are looking for the same thing. Wszyscy, którzy idą na jakiekolwiek spotkania duchowe, na odosobnienie, na jakąś terapię, wszyscy tak naprawdę szukają tego samego. They're trying to find out who is it that they are. Próbują dowiedzieć się, kim są. Because what they want, bo to, czego chcą, is peace. Jest, to jest spokój. I want a formula. Chciałbym mieć jakąś formułę. Mantra, practice, jakąś mantrę, whatever. Jakąś praktykę. Discipline cannot take you there. Discipline, how can discipline bring peace? Ale w jaki sposób dyscyplina może przynieść jakiś spokój? Discipline is exhausting. Może tylko przynieść wyczerpanie. Hmm? So you're looking for something that allows you to experience peace permanently. Jeśli szukamy czegoś, co pozwala nam wyrazić spokój permanentnie, zawsze. So you want to experience yourself. Chcemy doświadczyć siebie. Which is permanent peace. A to jest właśnie permanentny spokój. Yeah. Chciałam ci jeszcze powiedzieć, że to się stabilizuje. I would like to also say that this is stabilizing. Yeah, I guess it's stabilizing. I staje się takie normalne, zwykłe. And it becomes very normal, very simple. Yeah. Ordinary. Ordinary.
Dokładnie, zwykłe, proste. At the beginning is kind of a firework or something. Oh, na początku to jest, są jakieś takie fajerwerki. Eventually say, oh, I don't even want to think about that even. A w końcu to jest takie, o, nawet nie chcę o tym myśleć już. You don't even want to talk about this. Nawet nie chcesz o tym rozmawiać. Even people ask questions and say, oh God. Jak ludzie zaczynają zadawać pytania, mówisz sobie, o mój Boże. You come up with a quick answer. No, bag it all, forget about that. I wtedy wymyślasz jakąś szybką odpowiedź. O, zapomnijcie o tym. Just be. Po prostu bądźcie. Yeah. Dziękuję. Thank you. Yeah. Human beings. No? Ludzkie istoty. See, beings in human form. And in other form, of course. Istoty, bycie w formie ludzkiej, ale także również w innej formie. Yeah. It's about being. Wszystko chodzi o bycie, o istnienie. Not about doing. A nie o robienie. We're human beings, not human doings. Jesteśmy ludzkimi bytami, a nie ludzkim robieniem, robotami. Were you in India? Czy byłaś w Indiach? In my talks. Where? Before? Na moich spotkaniach? Before this city? W innym mieście? Never again. Oh, your face is very familiar. Bo masz znajomą twarz. No. To jest no, twoja twarz. I know, I joke about that. Wiem, żartuję na ten temat. Yeah. Something familiar is there. No? Coś znajomego widzę. Of course, it's you. Oczywiście, to ty. No, but the physical appearance actually. Tak naprawdę chodzi o wygląd zewnętrzny. You remind me something, so I think from Russia, must be from Russia. Przypominasz mi kogoś, kogo widziałem być może w Rosji. Because now they are everywhere. Mogłem widzieć wszędzie. But in peace, you're not trying to conquer anybody. Ale w spokoju, ja nic nie staram się podbić żadnego terytorium. Yeah. They are losing the Genghis Khan cunning behavior. They are? Losing the Genghis cunning behavior. Genghis cunning behavior. Genghis Khan? Genghis Khan? Genghis Khan. Khan, oh sorry. To nie jest takie zachowanie właśnie a la Genghis Khan. It's massive, this movement in Russia. Ten ruch w Rosji jest bardzo wielki. Massive. Naprawdę ogromny. I'm quite surprised, actually. I bardzo mnie to dziwi. 600 people in the hall. 600 osób przychodzi na spotkanie. In Siberia, we had 300 people. Na Syberii mieliśmy 300 osób. Siberia. Na Syberii. Okay. Any other question? Czy jeszcze jakieś pytania? Can we? Do we have another 5 minutes, 10 minutes? Czy możemy jeszcze przez 5 minut? Sure. We can even 30 minutes. Oh. Okay. Oh, come. Zapraszamy. Australia. Australia. G'day, mate. You're talking before about this identification with the body. Yeah. Rozmawialiśmy wcześniej o tej identyfikacji się z ciałem, identyfikowaniu się z ciałem. It's this consciousness or spaciousness that is the same as this beingness that we. I o tym, że świadomość jest przestrzenią, tym samym, co jest bytem. I to moje ciało miało różne problemy, załamywało się. Actual physical problems? Czy fizyczne? Well, maybe not. Może nie. Może to nie są problemy fizyczne. But because it's those problems are there, it's like
the identification with that. Ale ponieważ te problemy istnieją, to pojawia się identyfikacja z nimi. I tej identyfikacji nie ma, tych problemów nie ma tylko wtedy, kiedy śpimy. Now you know the solution for the problem. W ten sposób znalazłeś rozwiązanie na swoje problemy. Sleep. Sen. Yeah, try that. No, you can't. Spróbuję tego. You can experience, this is the so-called state of awakening. It's like you experience the same piece of deep sleep at the same time you're experiencing the body. To jest ten stan przebudzenia, kiedy jednocześnie doświadczamy stanu głębokiego snu, który i doświadczamy naszego ciała. So it doesn't matter what's going on with the body. A więc nie ma znaczenia, co się dzieje z ciałem. Not at all. Nie, zupełnie nie ma. In reality, it doesn't really matter. W rzeczywistości tak naprawdę to się nie liczy. The conditions of the body doesn't define you. Ponieważ warunki uwarunkowania ciała nie definiują ciebie. They don't touch you, they don't affect you, they don't change you. One w żaden sposób cię nie dotykają, nie modyfikują, nie zmieniają. Only since you identify yourself with each other. Tylko wtedy, kiedy się z nim identyfikujesz. Because then you identify yourself, what is happening to it is happening to me. Bo wtedy, kiedy identyfikujesz się z ciałem, to co dzieje się, to co przydarza się ciału, to uważasz, że przydarza się również tobie. No longer within me. A nie już nie więcej we mnie. Or in my presence. Ani w mojej obecności. But to me, this is what the me is all about. Ale to się przydarza mnie i właśnie o to chodzi w tym słowie ja. Thought that comes out of identity with form. To jest myśl, która się pojawia z identyfikacji, utożsamiania się z formą. Nothing else. Nic innego. That's what the person is. I to jest właśnie osoba. It's thought. Myśl. Identified thinking. Zidentyfikujące się myślenie. Not functional thinking, but dysfunctional thinking. To nie jest funkcjonalne, ale dysfunkcjonalne myślenie. Identified thinking. I myślenie identyfikujące się. What am I thinking? Co ja sobie myślę? Is it why you are told to? Czy to, co ci powiedziano? Allow the thoughts to be there. You can't control the mind. Pozwól myślom, żeby były. Nie możesz kontrolować umysłu. It's impossible. To jest niemożliwe. Because you know your thoughts only when they are there. Ponieważ swoje myśli znasz tylko wtedy, kiedy się pojawiają. And we want to control the mind. We want to make sure that this thought doesn't come back again. Natomiast my próbujemy kontrolować umysł. Próbujemy sprawić, żeby dana myśl się więcej nie powtórzyła. And that on its own is a thought. I samo to już jest myślą. That itself is an idea. To samo w sobie jest już koncepcją. And then that can also become a fear, if you like. I oh, to yeah. Również może stać się strachem. That thought is believed. That thought is believed. That thought is fear. Creates the fear in the body. Wierzymy, że ta myśl właśnie tworzy, powoduje strach w ciele. A thought saying, I don't want more thoughts to come here. Ponieważ myśl mówi, że nie chce, żeby pojawiło się więcej myśli. Only this thought. I don't want any other thought. Tylko ta jedna myśl. Nie chcę żadnych innych myśli. It's a paranoid thought. To jest takie to jest myśl paranoiczna. And then the body starts freaking out. Ciało zaczyna szaleć. But if you allow your thoughts to be there, good, bad. Natomiast jeśli pozwolisz, żeby twoje myśli po prostu były, let czy dobre, czy złe. Come to the surface. Let all that come to the surface. Pozwól, żeby wszystko to pojawiło się, wypłynęło na powierzchnię. And you will find that there is a they come by itself. Thinking is effortless. Zobaczysz, że myślenie jest bezwysiłkowe. Life is effortless. Bo życie jest bezwysiłkowe. There's no effort here. Tutaj nie ma żadnego wysiłku. So you let your thoughts to be there. Pozwól, żeby twoje myśli po prostu były. You will see that effortlessly another quality of thinking will arise. I wtedy zobaczysz, że bezwysiłkowo pojawia się inny rodzaj myślenia. So that comes out of recognition. Inna jakość myślenia, która pochodzi z tego kontaktu z rozpoznaniem. You say, oh my God. Mówi o rany. I'm afraid of enjoy. I'm afraid. See, I feel bad. Boję się bycia osądzonym, myślę źle. Who is this I? Ale kim jest to ja? See? Or you see, oh yeah, I'm afraid because I'm afraid that my girlfriend is gonna go and then because my girlfriend is gonna go. Albo myślimy sobie, że ja się boję, że na przykład opuści mnie dziewczyna. I will be happy, I will not be happy and nie będę wtedy szczęśliwy. So I will not experience her. I nie będę jej doświadczał. I will not experience an object.
tak jak doświadczam obiektu. To another object. To jest kolejny obiekt. And then there's a quality of thinking that comes out of recognition. To jest taka jakość myślenia, która pojawia się, która wypływa z rozpoznania. All by itself. Sama z siebie. One can call that intelligent thinking. Możemy to nazwać inteligentnym myśleniem. Professor told you have to allow whatever it is to express itself. Musimy pozwolić wyrazić się wszystkiemu, co chce się wyrazić. Then, by itself, you see, my God, look wtedy at that. Samo z siebie. My fears, my worries, my mental projections, my expectations, my moje strachy, moje oczekiwania, moje mentalne projekcje, wszystko to. And allowing all this to happen. Pozwalamy, żeby to wszystko się wydarzyło. You find yourself to be this peaceful presence that is just observing them. I wtedy okazuje się, że jesteśmy tylko tą spokojną, pełną spokoju obecnością, która to wszystko obserwuje. Noticing them. Nie jesteśmy nimi. So more you allow the madness to be there, more sane you become. Im bardziej pozwolisz, żeby pojawiło That's się szaleństwo, tym bardziej będziesz nieszalony. Right? More allow your noise to be there, more you start perceiving the peace. Im bardziej pozwolisz, żeby pojawiały się wszelkie dźwięki, hałasy, tym bardziej będziesz doświadczał spokoju. This is what I'm saying. Leave everything alone for. I dlatego zawsze mówię, zostaw to wszystko w spokoju. And don't go to the Himalayas. Or nie jedź w Himalaje. Sit in the public place. To jest też miejsce publiczne. When all your ideas can be triggered. Wszystkie twoje myśli, twoje koncepcje mogą się pojawić. And you see all that. All these reactions in the body. I pojawiają się reakcje w ciele. Based upon judgment and one są oparte na osądach. Sometimes there's the resistance to that. Czasami pojawia się opór przeciwko temu. The resistance to the reaction. Opór przeciwko reakcji. Let it be also there. Niech również będzie. Ale to jest tylko pewien strach, który się w tym momencie pojawia. It's an idea against the idea. To jest pewna idea, pewna koncepcja przeciwko innej koncepcji. That is born out of spirituality. Która się pojawia z duchowości, wynika z duchowości. That this thought is supposed to be rejected. Że tą myśl należy odrzucić. Hmm? You have to control it, you have to. Musisz ją kontrolować. Hmm? You're thinking that you're not supposed to be thinking that. Myślisz, że nie powinieneś o tej myśli myśleć. And then observing becomes a paranoid observation. You're not observing, you're i wtedy you think you're observing. Obserwacja staje się taką obserwacją paranoiczną. Już więcej nie jesteś obserwatorem, tylko myślisz, że obserwujesz. Still observation is personal. Wtedy ta obserwacja jest osobista, personalna. And it's filtered by some form of idea. I wtedy ona jest przefiltrowana, przesiąknięta pewnymi formami, pewnymi ideami. Form of identity, observing the other form of the other ideas. Jest pewna identyfikacja z obserwowaniem, z innymi właśnie ideami, koncepcjami. If I have 1 million ideas in my head, mogę mieć w głowie milion różnych koncepcji. See, I may unconsciously choose one. Mogę nieświadomie jakąś jedną wybrać. And see the rest from there. I z tego miejsca zobaczyć pozostałe. This is when the mind. Wtedy właśnie umysł. Consciousness or awareness or witness. Jest, bawi się z świadomością, jest świadkiem. Trzeba być completely relaxed. Trzeba być całkowicie rozluźnionym. Relaxing your stress. Rozluźnić napięcie. Relaxing your contraction, let the contraction to be there, let the resistance to be there. Wszystkie napięcia rozluźnić, pozwolić im, żeby były. Don't offer resistance to the resistance. I nie stawiać oporu oporowi.
would you say there's any one barrier? I mean, this experience that Sylvia is like beautiful to watch and be part of, but could you say there is the barrier that is not recognized? Czy powiedziałbyś, że istnieje jakaś bariera, której się nie rozpoznaje? Bariery are thoughts only. Bariery to są tylko myśli. Between the invisible and the invisible. Między tym, co widzialne i tym, co niewidzialne. Which in reality are one and the same. Które w rzeczywistości są jednym i tym samym. A wall appears. Pojawia się ściana. Between the unmanifested and the manifestation. W tym, co jest niezamanifestowane i w manifestacji. A wall appears. Pojawia się ściana. Between what happens out there and in here. Między tym, co się dzieje tam i tym, co dzieje się tu. There is a wall, you see? Jest ściana. Break the wall. Trzeba tą ścianę rozbić. And there is no longer inside, outside. I wtedy już nie będzie pojęcia na zewnątrz i wewnątrz. That wall is only thoughts. Ta bariera, ta ściana to są tylko myśli. Identified thinking. To jest nieutożsamione myślenie. I. That tiny little troublesome thing. To jest ta jedna maleńka rzecz, która sprawia problem. That's the only wall. To jest jedyna ściana. A wall that is not even there. Ściana, której tak naprawdę nawet nie ma. That creates a sense of separation. This is the ego. Ale ona tworzy poczucie odrębności i to jest właśnie ego. It's an idea that creates a sense of separateness, separate existence. To jest idea, koncepcja, która tworzy poczucie odrębnej egzystencji, odrębności. Yeah. Switch on the light. Trzeba włączyć światło. Go to the roof. Pójść na dach. To the attic. Na strych. Switch on the light and see who is there. Włączyć światło i zobaczyć, kto tam jest. And as soon as you do like this, click. I w momencie, kiedy pojawia się światło, it disappears. To znika. Not even disappears. You switch on the light and you realize that nobody's there. Po prostu, kiedy włączamy światło, to zdajemy sobie sprawę, że nikogo tam nie ma. That the room is empty. Że pokój, że pomieszczenie jest puste. Good morning. Dzień dobry. Jesus, you woke up at 2:25. Obudziłaś się o 2:25. It's never late. Nigdy nie jest za późno. You cannot wake up late. Nie możesz się obudzić za późno. Popcorn factory. Fabryka popcornu.
There's a whole bunch of corn seeds seated here. Jest tutaj mnóstwo corn seeds. Jest tutaj mnóstwo nasionek kukurydzy. And the fire is on. I pali się ogień. And then pop, i zaczynają pops, się prażyć, pops, wybuchać. Pops, 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 pops. Yeah. The Christmas tree sometimes I call it. Choinka, jak to czasami nazywam. And all these little bulbs are here. Wszystkie te maleńkie żaróweczki na niej się pojawiają, zapalają. Sometimes tiki, stay for some time. Czasami się pojawia zapalona żarówka na dłuższy czas. Of to się działo wcześniej, ale nie z taką intensywnością. Don't blame me, I have nothing to do with that. Nie zwalaj winy na mnie, ja nie mam z tym nic wspólnego. It's beautiful to watch, definitely. It's not questionable. Piękne, żeby to oglądać. Bez wątpienia. Mam pytanie, które, miałam pytanie, które chciałabym ci zadać, ale myślę, że w tym momencie ono nie ma sensu. Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Inną sprawą jest to, że ja pracuję jako psycholog. You can use the title as an excuse. Możesz swojego tytułu używać jako wymówki. Myślałam o tym. Yeah. Ponieważ również pracuję z dziećmi. I believe that psychology is very close to this way of approach. Myślę, że psychologia jest bardzo bliska temu naszemu sposobowi podejścia. It's more and more, or no, am I wrong? Czy się nie mylę? Ja tego nie czuję. I to jest tak, że jestem coraz bardziej, czuję się bardziej pomieszana, kiedy muszę wrócić do swojego środowiska i pracować jako psycholog. To jest szalone. Robimy testy na tych dzieciach i poddajemy je terapiom. Pytamy, jakie mają problemy. Pytamy je o ich myśli i to jest taki straszny hałas, że mnie się wydaje, że tymi metodami ja nie mogę im pomóc. Actually, when you ask to somebody, tell me what is your problem, you are reinforcing the idea that there is a person and there is a problem. Tak naprawdę, jeśli kogoś pytasz, powiedz mi, jaki masz problem, to od razu wymuszasz ideę, że jest osoba i że jest problem. So psychology reinforces
the psychological entity. Więc psychologia wzmacnia istnienie czy tożsamość psychologiczną. Because it's what the person is, a psychological entity. Bo to jest to, czym jest osoba, psychologiczną tożsamością. This is an organism. This is a biological organism. To jest organizm biologiczny. Well, somehow it turned into a psychological being. It turned into a psychological being. W jakiś sposób to jest rozdarte na takie bycie, na istnienie psychologiczne. But you can help them. Ale możesz im pomóc. Ale czuję się, jakbym była w pułapce. Because you don't, because the within you, the system has been disbelieved. Ponieważ w tobie doszło do utraty wiary w system. And I'm telling tak, you. Ja w niego nie wierzę. That is. Kick me out of here. To jest takie, zabierzcie mnie stąd. I muszę to zrobić, bo jestem w pracy. To jest takie trudne. I doprowadza mnie to do punktu, kiedy jestem identyfikacją, utożsamieniem się z ja. I wtedy muszę z tego się wydostać. So instead of the psychology helping the patients are bringing the psychologist to their mental condition. No. Instead of the psychology healing the patient is bringing the psychology to their mental condition. A więc zamiast psychologia leczyć pacjenta, to tak naprawdę pacjent doprowadza psychologię do pewnego stanu umysłowego. If the one that is in front of you, jeśli jest ktoś przed tobą, is capable to observe, jest zdolny obserwować, that is capable at least to have a little bit of seeing, jest przynajmniej zdolny, żeby posiadać jakiegoś rodzaju widzenie. Even if there is a mental condition, nawet jeśli jest w jakimś stanie umysłowym, there will be no problem. Nie będzie żadnego problemu. And the mental condition will disappear. I ten stan umysłowy zniknie. Problem umysłowy zniknie. Because in reality the mental condition, no conditions, are affecting the space of your cognition. Bo w rzeczywistości żaden stan umysłowy, żadne warunki nie wpływają na przestrzeń. Only you identify yourself with it, that's all. Dopóki się z nimi nie identyfikujemy. Only you give permission to it in doing so. Kiedy, dopiero wtedy, kiedy dajemy pozwolenie im, żeby tak się stało. Więc mogę pomóc im radzić sobie w tym świecie aktywności umysłowych. You will be luckier than me, you will get more money. Będziesz szczęśliwsza niż ja, bo zarobisz więcej niż ja. Because you can fix the price. I możesz ustalić pewną cenę. To nie jest dla mnie prawdą. That's the thing. See, I can't tell you what to do or not to do. You're gonna. Nie mogę powiedzieć ci, co powinnaś robić, czy nie. See, this is the beauty of this. O to chodzi w tym, to jest piękno tego wszystkiego. Out of awareness of a fact, ze świadomości faktu, a choice comes. Pojawia się wybór. See? And normally, when we see the lie, i normalnie, kiedy widzimy kłamstwo, we move away from that. Odsuwamy się od niego. I remember myself working in Australia as a manager in a supermarket. That was crazy. Pamiętam, że pracowałem kiedyś w Australii. To było szaleństwo. I cannot cooperate with this madness. Nie mogę współpracować z tym szaleństwem. Kłamie. I'm lying here. Kłamie tutaj. I'm cheating here. Oszukuję. See? And then I couldn't stand it. I have to move away. I w końcu nie mogłem tego znieść. Musiałem odejść. Mam te same odczucia. I would rather. I can be magna cum laude in quantum mechanics, but if I don't believe in that, I would rather go and wash dishes. I will feel more happy doing that. Mogę wykonywać jakąś pracę w mechanice, ale jeśli nie jestem szczęśliwy, mogę również zmywać naczynia. At least I feel I'm doing something more productive. Jeśli tylko odczuwam, że to jest bardziej produktywne.
helping a little bit more. I went to work in mental hospitals, by the way. Że bardziej pomagam. Pracowałem również w szpitalu dla osób psychicznie chorych. At that time in Australia, my life was already collapsing. I również w tym okresie w Australii moje życie upadało. My marriage was collapsing. Moje małżeństwo upadało. Everything was collapsing. Wszystko upadało. Everything was falling down. Wszystko zdawało się trząść. And being there, I said, I would rather pay for a carer training course. I powiedziałem, że będąc tam raczej zapłacę za kurs. And I spend the rest of the 2 months that I'm going to be in Australia doing something that is worth doing than being in this. Spędzę pozostałe 2 miesiące mojego pobytu w Australii robiąc coś, co jest warte, żeby to robić. And I went to a company called G5, very good by the way. I pojechałem do firmy, która się nazywa G5, bardzo dobrej firmy. There's a very new thing going on there. There's a very high quality of carers and stuff. To jest bardzo nowa rzecz, bardzo dobrej jakości przewoźnik. The patient is no longer a patient, it's called a client. Pacjent nie jest tam nazywany już pacjentem, jest klientem. See? It has a physical condition that doesn't make him a patient. I mean, there's no problem. It's just a physical condition or a mental condition. Jest ma pewien stan fizyczny, który już sprawia, że nie jest pacjentem, jest klientem. And he's your client. He's paying for your service. On jest twoim klientem, płaci za twoje usługi. See? So the food is to make you understand that these guys are paying taxes all their life to deserve this treatment, which is a decent treatment. Trzeba zrozumieć, że ci ludzie płacą całe życie podatki, żeby uzyskać to leczenie, że zasługują na to leczenie. And I said, I would rather I pay for the training course. Powiedziałem sobie, że lepiej zapłacić jest za kurs w tym miejscu. And when I was there actually, i kiedy tam rzeczywiście przebywałem, so better than doing this, lepiej niż robić to, it's better to talk to people so they cannot get to this point. Lepiej jest rozmawiać z ludźmi, żeby nie doszli do tego punktu. So we can save this to happen. Możemy ocalić to od wydarzenia się, żeby to się nie stało. Then I decided no, cheers, bye. Wtedy zdecydowałem nie, rzucam to. And eventually the Australian dream collapsed and I and again back in India became like a rubber band for me. I was like attached to a rubber band. I w końcu ten australijski sen upadł dla mnie i wróciłem do Indii. And no matter how far I wanted to run away from it, the rubber band will boom, bounce me back. The rubber? Rubber? The rubber band will bounce me back. I niezależnie od tego, jak bardzo chciałem od tego uciec, taka guma jakaś, która mnie trzymała, ciągle mnie do tego z powrotem przywoziła. And then the rest of my life collapsed. I wtedy upadła reszta, pozostała część mojego życia. Everything went away. Wszystko zniknęło. Money, wife, pieniądze, żona, everything. Reputacja, wszystko. I still keep on losing my reputation. I wciąż tracę moją reputację. Every day gone. Każdego dnia. Which is good. I to jest bardzo dobre. Nothing more heavy to carry than a reputation. Nie ma nic cięższego, żeby mieć na swoich ramionach niż reputację. That's the heaviest thing in the planet. To jest najcięższa rzecz na tej ziemi. Your good name. Twoje dobre imię. But you will know you something within you says I can't. I mean you can't lie to yourself for the rest of your life. Ale coś w tobie mówi, że wiesz, nie możesz okłamywać siebie przez resztę swojego życia. You can fool everybody. You can't. Możesz oszukać wszystkich, ale nie siebie. You can pretend as much as you want that you're okay, not distraught, not angry, but you cannot fool yourself. That's możesz udawać ile chcesz, że wszystko jest okay, ale nie oszukasz siebie. So is with enlightenment. I podobnie jest z oświeceniem. You can pretend that you are as much as you want. You know that you are not. Możesz udawać, ile chcesz, że jesteś oświecony, nawet jeśli nie jesteś. And when this moment of honesty comes, i w pewnym momencie pojawia się taki punkt uczciwości. Then the real thing starts happening. I wtedy naprawdę prawdziwa rzecz zaczyna się wydarzać. Don't worry about anything. It's like your whole life can collapse. Nie martw się niczym. Całe twoje życie może upaść. It normally does. I zwykle tak jest.
I don't know why, but it normally does. But I know why. Nie wiem dlaczego, ale tak się dzieje. No właściwie to wiem dlaczego. If you remove the foundation of this building has no ground to stay. Bo jeśli usuniemy fundamenty tego budynku, to budynek nie będzie miał na czym stać. So whatever you build in the foundations of ego sense upon an ideas, when the original idea, which is the ego sense, is removed, all these collapses. Cokolwiek zbudujemy na poczuciu ego, który jest takim fundamentem, jeśli to coś, ten fundament usuniemy, to wszystko inne upadnie. And then something else is built. I wtedy buduje się coś nowego. Maybe slowly. Być może powoli. Maybe even struggling a little bit. Być może z jakimś wysiłkiem. But eventually you. Ale w końcu. I was left in India with 500 rupees and 3 kurta pyjamas. W Indiach zostałem tylko z 500 rupiami i z jakąś piżamą. And I'm very much on a steady self-knowledge. I z bardzo niestabilną własną wiedzą. I was less awakened than what people was thinking or believing. Byłem mniej przebudzony niż inni ludzie myśleli, że jestem. I was just enjoying the reputation as a name that I got for being associated with a particular. Po prostu cieszyłem się reputacją, że jestem utożsamiany z jakimś konkretnym. From my own stuff. I mean, I knew what I was talking about. Wiedziałem, o czym mówię. But the rest of me was not completely dissolved. Ale reszta mnie nie była całkowicie rozpuszczona, rozmyta. And I survived. I am here. No? I przeżyłem. Jestem tutaj. My wife at that time says, "Listen, I'm missing my life and I'm missing my friends." And moja żona w tamtym czasie mówiła, że uciekasz od życia, tracisz życie, tracisz przyjaciół. And I want to say, "Well, we decided to have a break." I ja powiedziałem, przecież zdecydowaliśmy, że potrzebujemy przerwy. And we had kind of a juicy bank account. Miałem takie grube konto bankowe. It was quite okay. Bo wszystko było okej. And I say, okay, I will take you to the airport, so I make sure that you are safe and whatever. Powiedziałem, zabiorę cię na lotnisko, żeby mieć pewność, że jesteś bezpieczna. But I didn't know that she went to the bank before. Ale nie wiedziałem, że wcześniej pojechała do banku. Took all the money. Zabrała wszystkie pieniądze. The manager of the bank, which was a friend of mine, said, "What do you mean about the money? Don't you know it? I read it. Your wife transferred this money back to whatever she said." Przyjaciel powiedział mi, nie wiedziałeś? Twoja żona wzięła te pieniądze, wszystkie zabrała. Yeah. Then I went for my first trip overseas to give talks. That was to Lithuania. Potem pojechałem na Litwę, żeby po raz pierwszy poprowadzić takie spotkanie. And I was speaking. I was never a member of a particular spirit organization. Nie byłem nawet członkiem żadnej konkretnej organizacji. I was never a member. I couldn't be a member ever. Nigdy nie mogłem być członkiem jakiejś organizacji. And then the people were surprised by the way I was approaching to the subject. I ludzie byli bardzo zdziwieni, bardzo zastanowiło ich to, w jaki sposób podchodzę do tematu. And they completely disagree. So i całkowicie się nie zgadzali ze mną. When I came back, they say, "Stop, you cannot talk here anymore. You cheers, bye." Powiedzieli, papa, nie możesz tutaj więcej o tym opowiadać. So the only thing that was left, that was my good name, also went away. I jedyne, co mi zostało, czyli moje dobre imię, również straciłem. My reputation. Moją reputację. Nothing left. Nic nie zostało. And now? A teraz? Well, now sit down. Mogę siedzieć. And see what happens. I mogę zobaczyć, co się wydarzy. Po prostu widzieć, co się wydarzy. And I left any kind of belief and religion and. Pozostawiłem za sobą wszelkie poglądy, wierzenia, religie. Everything. Wszystko. Not interested. Nie byłem tym zainteresowany. And it's interesting because as soon as I started being honest with myself. To jest ciekawe, bo jak tylko zacząłem być szczery ze sobą. Speaking more from what I know than having to quote to bring anything just to make people happy and even trying to understand. I don't care if people. I don't making anybody to understand. If they understand, I don't try to convince anybody. I just speak this out. That's all.
I zacząłem mówić bardziej z mojej własnej wiedzy, to co wiedziałem, niż cytować cokolwiek. I przestałem udowadniać, że próbuję kogokolwiek przekonać. So all these spiritual-minded people are not coming to the talks. I ci wszyscy ludzie, którzy są ukierunkowani duchowo, nie przychodzili na rozmowy, na spotkania. Only ordinary people that want some peace are coming. Tylko ludzie, którzy są, zwykli ludzie, którzy po prostu szukają spokoju, tak przychodzą. Tak jak wy, niektórzy z was przyszli tutaj, bo być może coś po prostu przeczytali. Bo ja już nie używam słowa oświecenie, nawet już nie używam słowa satsang. And then people, ordinary people that have nothing to, no spiritual knowledge whatsoever, they come here and bang. I ludzie, zwyczajni ludzie, którzy nie mają żadnej wiedzy duchowej, po prostu tutaj przychodzą. I have a little old woman in Siberia. Była taka starsza kobieta na Syberii. She asked to the translator at the end of the talk. Pod koniec rozmowy, pod koniec spotkania zapytała, poprosiła tłumacza, she wanted to tell me something, że chce mi coś powiedzieć. And he said, son. Powiedziała, synu. I have no clue what you were talking about for 2 hours. Nie mam pojęcia, o czym rozmawiałeś przez 2 godziny. But I understand all what you said. Ale rozumiem wszystko, co mówiłeś. See? See? And I can guarantee you that that woman didn't know anything about anything, religion or. I mogę wam zagwarantować, że ta kobieta nie miała żadnego pojęcia o żadnej religii. Countryside lady. Taka po prostu prosta kobieta ze wsi. Now you're listening and była, słuchała i nagle. So don't worry about your life, it's gonna be taken care. It has been taken care anyway. Więc nie martwcie się o swoje życie, ono samo się o siebie troszczy. It's not that you realize that you are not in control, you realize that you were never in control. To nie jest tak, że zdajecie sobie sprawę, że nagle nie macie kontroli. Zdajecie sobie sprawę, że nigdy nie mieliście nad nim kontroli. I mean, there was not a you, personal, individual self in control of life. Nie było osobnej jednostki, która kontrolowała życie. Life was always in control of itself. Życie zawsze samo siebie kontrolowało. Okay. That's it? Yeah?